powróciły. Europejskie puchary, a wraz z nimi powróciły. Praca powróciła. Powróciły nadgodziny. Chociaż nie dzisiaj. Dzisiaj nie, dzisiaj tylko 90 minut. Dzisiaj 90 minut, bo dogrywka jest dopiero... Nie kracz. To są puchary. Może jednak coś się stanie. No bo ciekawe. Przedłużą jakby... mecz o 3 godziny z jakiejś przyczyny. Tak jeszcze się zdarzałem. Panowie z Moldy tak powiedzieli. Słuchajcie, my gramy na Sztucznej Murawie i gramy dogrywki zawsze. Bo taka jest u nas norweska tradycja. Jeszcze od czasów Wikingów. I byśmy siedzieli tutaj do... Bardzo długo byśmy siedzieli. To jest domówka u Matiego, który tutaj siedzi za kamerą i nas tutaj gości. Ale nie jest tylko Mati, jest też Julek, jest Leszek, jestem ja. Witam sąsiada. Tak, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór widzowie, dobry wieczór legioniści oraz moldziści. I dobry wieczór, wieczór. Tak, znaczy no, czy dobry, to się dopiero okaże. Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać sobie o tym, jak wygląda komunikacja miejska w Łodzi. Spalący problem tego miasta. Komunikacja miejska w Łodzi praktycznie nie istnieje. Zlikwidowane linie, bardzo dużo tramwajów, które się spóźniają, które nie przyjeżdżają, ominięte w ogóle pory. Ja dzisiaj patrzyłem dokładnie. 45 było, 14:45 autobus i jest 15 i już przyjeżdża autobus, ale to jest ten, co miał 15:02 przyjechać. To nie jest ten, co miał 14:45. Po prostu jeden nie wyjechał, nie wiem gdzie. Czy ja słyszałem z potwierdzonego anonimowego źródła, ale nie od Jakuba Kwiatkowskiego, tylko od innego anonimowego źródła, w sprawie łódzkich tramwajów, że one są puszczane tylko, żeby dzieci mogły sobie popatrzeć na nie. Dzieci lubią tramwaje. Tramwaj jedzie. I puszczają w losowych momentach po losowych liniach tramwaj, żeby on sobie przejechał, dzieci mogły na niego popatrzeć. To miły gest ze strony Łodzi. Ja patrząc na nasze tramwaje, autobusy i ulice, jestem tego zdania, że Łódź jest w stanie likwidacji po prostu, tylko nam nie powiedzieli, że jakby wszystkiego jest coraz mniej. Ulic jest już bardzo mało, przejezdne nie istnieją praktycznie, tramwajów i autobusów jest bardzo mało. No i co więcej, zaraz może być nawet drużyn w Ekstraklasie zero. Ja powiem szczerze, wszystko się zgadza. Likwidacja brzmi na jakiś taki odgórny plan. Ja tak patrząc na to wszystko, myślę, że te ulice same spierdalają. Dostały jakąś dobrą ofertę skądś i słuchajcie, cichaczem po nocy w Kutnie są fajne miejsca. Dokładnie. Mało jeżdżą tirami. Zawijamy się chłopaki. No i się uciekają. No. Zatrzymać ulicę w granicach Łodzi. Nie, trzeba coś zrobić. Zupełnie szczerze zapraszam na ulicę Przybyszewskiego. Mieszkam bardzo niedaleko. I to jest coś niesamowitego. Ja naprawdę porobię zdjęcia i chyba powrzucam na Twittera, bo wam się wydaje, że o tak, wiesz, gadają na wyrost, tutaj tam złorzeczą na Łódź i tak dalej. To jest coś niesamowitego. Ulica Przybyszewskiego aktualnie to jest wspaniała historia. To jest inwestycja, która skończyła się, dodam, 31 grudnia roku zeszłego. Jopy są takie wywalone, ma ze 40 metrów po prostu długości i ze 7 metrów głębokości. A tam most zaczęli już budować. Już go zaczęli budować. Tak, a to jeszcze mówisz o tej lepszej części Przybyszewskiego, o wiadukcie. To jest gorsza. Nie, ja tamten to sam się nie zapuszczam już. Nie, no jakby naprawdę, ja porobię zdjęcia i rzucę na Twittera, bo no, nie uwierzycie mi, co się dzieje na ulicy Przybyszewskiego w Łodzi, ale albo nawet nagram o tym filmik, bo to jest coś niesamowitego. Ja mam taki problem, że bardzo długo sobie radziłem, jak jeszcze jeździłem autem, to było wieki temu, w poniedziałek, bo od tego momentu już niestety albo pożyczam auto od rodziców, albo jeżdżę komunikacją miejską i bardzo długo miałem w głowie taką mapę, że mówię, tu pamiętam, przy skręcie z Piwnej w Limanowskiego jest dziura. Pamiętałem, mówię, to trzeba zawsze wyminąć. Potem pamiętam Lutomierska, tam jest taka gigantyczna jopa tuż przed przejściem dla pieszych. Jak tylko widziałem, że już się zbliża przejście dla pieszych, mówię, jopa, pamiętam. Ale z czasem zaczęło się robić tego tyle, że no nie byłem w stanie spamiętać tych wszystkich momentów, gdzie jest dziura. Nie liczę na to, że któreś zostaną wyremontowane po drodze, tylko coraz więcej było do zapamiętania. Ale ja tak mam z tymi dziurami na drogach, po drogach, którymi często zaczynam tęsknić potem. Jak je zrobię, mówię, czułem, że znam tę drogę. Tak. Czułem, że wiem, gdzie są dziury. Teraz po prostu nie ma. Coś mi zostało zabrane. Ja miałem tą przyjemność i mam nadal, że z racji na to, że no, jakby ulica Przybyszewskiego to jest taka dosyć duża ulica w Łodzi, bardzo dużo komunikacji tam jeździło i miejskiej, ale również samochodowej. Jakby no, życie nie lubi próżni i ta komunikacja aut przeniosła się na ulicę Łęczycką. I ulica Łęczycka jest już na tym etapie, że nie da się zapamiętać, gdzie jest dziura, bo ona jest cała dziurą.
zupełnie serio, to nie jest tak, że sobie pojedziesz i nie, po prostu. Ona jest cała zaorana, jakby ktoś pługiem do asfaltu wziął ją. Ja myślę, że ulica Łęczycka była prowodyrem tych ucieczek. Ona leży tam, uciekajcie, bo skoczycie jak ja. Dokładnie. Zobaczcie, co mi zrobili. Uciekajcie stąd. Tak. Jeśli słyszycie to nagranie, to znaczy, że dla was jeszcze jest szansa. Tak. Ja już nie dam rady. Już nie dam rady stąd odjechać. Myślę, że takie są fakty. Ale to, o czym wspomniałeś, jest interesujące, bo faktycznie zazwyczaj jest tak, że jest remont i ruch zostaje przekierowany na tą następną przecznicę. Ale w moich regionach już ruch nie ma gdzie być przekierowany, bo już skoczyli się przecznicę. Na Sierakowskiego jest tak autentycznie, że zamknęli wjazd z jednej strony Sierakowskiego, z drugiej strony Sierakowskiego i wszystkie przecznice na Sierakowskiego też są pozamykane. Oczywiście dalej ludzie jeżdżą, bo jakoś muszą się wydostać z domu, nie mogą umrzeć tam już na wieki, ale generalnie jest wszystko pozamykane od lewej do prawej. Ale patrzcie, jesteś sobie taką Łęczycką, nie? No Jezus, jest ta Przybysza, a tam wszyscy jeżdżą. No ludzie się... To moje szalone życie na uboczu. Zamknęli Przybysza. Ciekawe, co teraz się stanie. Który będzie jechał ten ruch? God no, please no. Cię zaskakują. Tak. I doprowadzają do stanu, że naprawdę. Tam już nie ma co remontować. Tam już jest God kill me po prostu. To jest stop his identity. Najdziwniejsze jest to, że generalnie, bo mam podobne doświadczenia jak wy z tymi ulicami, które nie były przygotowane na to, że nagle z głównej arterii ruch cały zostanie przekierowany tam. One się szybko niszczą. Ale jest jeden parking przy Minerskiej, przy Żabce. I ten parking przez dobre 3 miesiące, przez cały okres Minerskiej, służył kierowcom, żeby przejeżdżać, bo wiadomo, było zamknięte skrzyżowanie, ale można było skręcić na parking, potem wykręcić z parkingu i przejechać sobie w taki sposób, taki narożnik. Tam nie ma ani jednej dziurki. Parking jest nieruszony. Tam jeździło wszystko. Tiry, czołgi, samoloty, wszystko jeździło tym parkingiem. Parking nieruszony, może nienaruszony. Parking stawiał po prostu prywaciarz, a nie z DIT. Mogło tak być. I to jest cały clue, że nie był robiony z gównolitu, także... tak jak większość łódzkich ulic. Ja ostatnio, to też ciekawostek, wiozłem córkę na urodziny do koleżanki i na taką ulicę, no dawno tam rzeczywiście nie byłem, ale bardzo tak w miarę niedaleko, no Pomorska się nazywa. Ja mówię, kurczę, no to moment, dojedziemy i tak dalej, bo to tak naprawdę niedaleko jeszcze od moich rodziców, to w ogóle bliziutko. I co mnie zaskoczyło, że dojechałem do pewnego momentu, a tam stała ekipa rajdu Paryż-Dakar z terenowymi Toyotami Land Cruiser w wersji Dakar Hi-Fi. Zakopanymi w tej Pomorskiej. Tak, i oni mówią, przepraszam, my nie jedziemy, ty rób jak chcesz. My tu zostajemy, bo są pewne rzeczy, których się nie da. Wyszedł Rafał Sonik, pierdolę te wyścigi, już nigdy więcej. Dokładnie. Mariusz. Czekam na francuską armię, żeby mnie stąd ewakuowała. Dokładnie. No myślę, że tak, oni byli mówili, że czekają na śmigłowiec, żeby ich tam stamtąd wyciągnął, bo się nie da, ale pan jak chce. No i musiałem dowieźć jakoś córkę na urodziny, a najlepsze jest to, że tam się okazuje, bo myślałem, no mieszkają ludzie, bo ja dojechałem w głąb tej dżungli i tych rozkopów, no i tam były urodziny koleżanki mojej córki. Co oznacza, że oni codziennie muszą pokonywać... Rajd Dakar i to jest coś, to musi być coś wspaniałego, bo wychodzisz przed ten dom i masz tą perspektywę, bo jesteś łodzianinem i wiesz, że to się na pewno nie skończy o czasie, a opóźnienia w Łodzi nie trwają, moi drodzy. Tydzień, miesiąc, o dobra, zła pogoda była, 3 miesiące, rok to jest tak, jak zaczyna się inwestycja, to wszyscy wiedzą, że będzie o rok opóźniona i to jest zupełnie normalne. To już jest takie opóźnienie, że ona się od nowa zaczęła pociągać po prostu ta droga. Ja tylko powiem tak. Witamy serdecznie naszych widzów. Jeśli chcecie sobie uprzyjemnić ten mecz jakimś kuponem, to jest promocja od Superbetu na bramkę Legii Warszawa. Szczegóły w opisie. Tak jest. Możemy wracać do Pomorskiej. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie, ale wykorzystując przerwę w rozmowach o Łodzi, to powitam też bardzo serdecznie czat. Dzięki wielkie, że jesteście wszyscy z nami. I tak, po pierwsze i ważne, Jola B. Panowie, witam serdecznie, mogli żyć na pozdrowienia, może mi to poprawi humor. Mam fobię szkolną, dzieci mnie nie lubią, rodzice nie lubią, jak tu żyć, a jeszcze nikt nie chce słuchać o równaniach. Pani Jola jest nauczycielką i wierną słuchaczką, więc serdecznie pozdrawiam. Matematyczka jest tego, co powiedziałem. Ja byłem pilnym uczniem matematyki. No, widać. Przez pierwsze lata edukacji. Efekty widać. Znaczy przez pierwsze lato edukacji, a potem był już wrzesień i wtedy już przestałem.
Więc ja chętnie zawsze o równaniach słucham. Ale nie, równania chemiczne to był mój konik. Uwielbiałem równania chemiczne. Tak, takie obcykywałem. Tylko równania chemiczne były dosyć... Ja równania, tabliczkę mnożenia, tak, pyk, 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 to później się ciężary zaczęły. Ale pani Jola, bardzo ciężka praca, bardzo trudna praca. Także pozdrawiamy serdecznie. Mogę potwierdzić jako nauczyciel. I napisał RDS Garage. Kuba, jak wpadniesz kiedyś do mnie, dostaniesz mega rabacik na naprawę autka. Przyda się, bo jest zepsute. A no właśnie, tak nawiązałeś, chciałem nawiązać do tego, żeby nie było, że po złośliwości, ale to nic nie tak nie cieszy, jak sąsiadowi się auto popsuje. Czyżby Chevrolet Cruze, ta niezawodna maszyna, niedawno kupiona, miała jakieś bolączki i to nie w dieslu? Jest tak. Generalnie przez rok było nic. Zupełnie. Wiesz, że tu śmigam, jest ideolo. Natomiast no już czułem, że coś się dzieje, bo przy tych mrozach tak trochę odpalił na dwa razy. Trochę odpalił potem tak, że po szemraniu. Mówię, kurde, czy ja świec nie zaleję? Bo pamiętam, że jak miałem kadeta na gaz, to zalewałem świece tak co 3 tygodnie mniej więcej. Bo kadet był już bardzo wiekowy, a instalacja gazowa prawdopodobnie jeszcze pochodziła z czasów przedwojennych. I mówię, to mogą być... Na naftę chodziło. To mogą być świece. Ale mówię, dobra, okej, na razie jeżdżę. Jak jechałem do Kielc na wyjazd, to pojechałem na benzynie, bo już mi na gazie trochę skakały obroty. Mówię, o, okej, pojadę na benzynie, zobaczymy, co się wydarzy. No i wracając na benzynie, też już zaczęły skakać obroty. Zostawiłem na warsztacie. Pan mechanik powiedział, że jutro postara się zdiagnozować. Zadzwoni, powie, co to jest. Dzwoni i tak. Panie Jakubie, wygląda na to, że to będzie uszczelka. Ja, tu już, kurczę, już mnie boli, tu mnie boli, już prawie tu łzy ciekną. Uszczelka pokrywy cylindra. O Jezus Maria. Uszczelka pokrywy cylindra. To mi tak, tylko to upierdliwe, do tego świece oczywiście do wymiany. Cewka pływała cała w oleju, więc cewka możliwe, że też będzie do wymiany. No ale generalnie prawdopodobnie jutro może już będę miał auto i wtedy znowu będę narzekał bardziej na dziury niż na to, że nie ma w ogóle tramwajów w mieście. Tramwaje wyparowały z miasta. Są tylko tory tramwajowe, a też nie wszędzie. Nie, na Przybyszewskiego nie ma. Rozczulają mnie tory, czy nie na Minerskiej, tylko na Konstantnowskiej, bo tam kiedyś, wiadomo, jeździł tramwaj do Konstantnowa, teraz już nie jeździ, gdzie jeszcze pozostała część torowiska, natomiast są też co pasy, to jest chodnik przez to torowisko normalnie. I Antek mnie tak dzisiaj pytał, a jak tu tramwaj przejedzie? Ja mówię, spokojnie, tramwaj tutaj prędko nie przejedzie. Tu się nie zapowiada, żebym miał tramwaj wziąć i przejechać. Czy macie coś do dodania w kwestiach drogowych? Nie, już chyba nie. Ja byłem ostatnio w warsztacie i zgodnie z sugestią czatu zapytałem pana, żeby sprawdził mi płyny w tych właśnie w kierunkowskazach. No. Dobrze, panie Leszku. To jest. O, do wymiany. No. Bardzo, ale to bardzo drogie jest. I dowiedziałem się, że bardzo drogie jest płyny w tych. Wiedzieliście o tym? Najdroższa rzecz w całym tym warsztacie. To jak było. Regularnie nie zmieniasz płynu w kierunku właśnie chyba nie zmieniałem regularnie, bardzo dużo mnie to wyniosło. No. Płyny w kierunkowskazach. To zmieniajcie często to płyn w kierunkowskazach, bo to później bardzo dużo kosztuje w nieautoryzowanym warsztacie. Dokładnie. U pana Januszek z Pol, spółka z o. O, jestem Paweł. Zerwałem miesiąc temu układ wydechowy w samochodzie, cały leżał sobie na ziemi, podniosłem go, wsadziłem do fury i zainstalowanie kosztowało 70 zł. Tak jest. Ja pamiętam, że kiedyś akurwałem tłumik, to też wysiadłem, poszedłem, zabrałem ten tłumik, wsadziłem go do bagażnika i okazało się, że to dobry ruch był, bo ten tłumik można było jeszcze spokojnie pociąć na żyletki, oddać na złom i kupić nowe. Więc niestety nie kosztowało mnie to wtedy 70 zł. Jest pytanie, co to za Chevrolet? Jest to oczywiście Chevrolet Cruze. Jestem wierny temu modelowi auta. To już drugi mój Chevrolet Cruze, ale teraz ten nie jest w dieslu, więc odpukać przez rok było z nim mniej problemów. Sztuczna murawa na stadionie Molde. Molde. Co tam tak pusto w ogóle? Co, nie ma jakiś zakaz? Czy co? Czy to... To jest miejscowość, która liczy sobie 25 tysięcy mieszkańców, a te trybuny, które są włączone, to są zapewne trybuny, na których mieli zasiąść legioniści. Znaczy, nie, też, jest... też popełnili błąd osoby planujące ten mecz UEFA, bo o tej samej porze w Molde jest w telewizji wspaniałe stulecie. I oni dopiero odkrywają. Śledzia. Wszyscy wspólnie łowią śledzia i to jest tak, ciekawe. To są te dwie rozrywki, oni uznali, że nie będą te. Ale jest Odegaard. Znowu? Faktycznie, jest Odegaard, ale przez za mało ama. A na ławce. Ten Odegaard. Natomiast, jeśli chcecie 100 ciekawostek o Molde, to nie w tym programie, niestety. Chociaż nie, może powiemy tyle. Haaland tam grał, Erling Blaut. I Ole Gunnar Solskjaer, a to jest miasteczko 30 tysięcy mieszkańców, więc sami się zastanawiałem, jak to możliwe. Dwa takie supertalenty. Dwóch napastników. Czym my ich karmimy?
miasteczko 30 tysięcy mieszkańców, to jest metropolia. Ty stolica. Jeden napastnik z legendarnego klubu z Manchestera, a drugi z Manchester United. No, proszę. Ciekawa historia. Tak właśnie jest. Czyli pewnie mają jakieś tanie linie lotnicze między Molde a Manchesterem i wszyscy na roboty do Anglii jadą. A dobra, o Molde to tam... O Molde pogadamy jak gola strzeli albo coś takiego. Legia Warszawa. Skład chcesz czytać już? Dzisiaj w Legii Warszawa, chciałem wam tylko powiedzieć, nie ma Ernesta Muciego. A jest, no? Bo go Andrzej Duda wywiózł do Turcji. Mm-hmm. I nie ma też Bartosza Sisza, bo jego wywieziono do USA. I w związku z tym, nie wiem, czy to całego składu, powiem wam tylko, powiem wam tylko jedno nazwisko. Nie grają. Jedną zupkę wam powiem. Rosołek. Tak. O kurwa. W pierwszym składzie. To jest tyle dobrego dla nas, że to jest przedostatni mecz, który oglądamy w czwartek wieczorem. O, jak się przytulili. Nie. Jak nie? Na baraże? Baraże, no tak. A, naszym baraże. Czwartek i wtorek podajże. A, okej. Okay. Znaczy to liczę o europejskich puarach. Znaczy ten. Ale dobra, to baraże to swoją drogą. Groźnie jak pamiętam. Czwartek i sobota, czy jak? Ty? Czwartek i wtorek. Czwartek i wtorek. Jest dużo, a w sobotę można coś zrobić wtedy. No można. Można zrobić rzeczy. No, co można robić w sobotę noc? Odsypiać cały tydzień. No. Wstawania rano. Dobra. No, uwaga. No, już, pan arbiter gwiznął i uwaga, zaraz się rozpocznie. Zawodnik z numerem 7 poprawia jeszcze sobie zegarek, bransoletkę albo inną biżuterię, którą ma na nadgarstku. Sędzia, zobacz, taktykę im podpowiada, żeby przerzutem zegarek tak? zaczęli grać. Sędzia tutaj sugeruje, że dobrze jest rozpocząć. O już piłka w siatce! Gol! Tobiasz zabrał 14 litrów wody i umieścił w bramce. On tam ma wszystkie karne rozpisane na wypadek, gdyby faktycznie okazało się. I ruszyli. Że dzisiaj rozegrają karne. Poszło. Tak. Będziemy o 2 sekundy spóźnieni, ponieważ powiedziałem ruszyli zamiast poszło, ale... Czekaj, to powiedz mi, jak będzie 20 sekunda. Dobra, postaram się to zrobić. 25 może nastać. Powiem jak będzie... 27, dobrze. Powiem, kiedy będzie 27 sekunda. A tu już za moment, bo za nami już 22 sekundy spotkania. 24, 25, 26, 27, 28. Super, czyli mamy zsynchronizowany zegar. I tak, czy uważacie, że najgroźniejszy w drużynie Molde jest trawnik sztuczny? Zawsze. Najgroźniejszy w drużynie Molde jest rosołek w składzie Legii. To jest największe zagrożenie. Znaczy, dziwi mnie brak strzałka w składzie. No. Może taki mecz, że no rosołek dostał już wiele szans w takich meczach. O Jezus Maria, dobra, poczekaj, bo się zaczyna. Spokojnie. Nie, spokojnie. I myślę, że to jest taki mecz, że strzałek jakby dostał szansę, to mógłby zabłysnąć. Tak. Dużo skautów, tak? Zjem on. Gdzie on jest? Zakopany. No. Szkoda. Tak może jakiś mikrouraz. Nie można. Zdrowiem młodego człowieka. Grypa mielecka. No jest taka. Szafować, więc cieszę się, że w takim układzie w Legii podeszli tego rozsądnie i gra rosołek. No myślę, że te 800 meczów, które już rozegrał w Legii, wciąż może się przełamać i zagrać dużo lepiej niż grał do tej pory. Tak jest, a poza tym to jest młody, 24 prawie letni talent, także jeszcze jego prime przed nim na pewno. Bo tam on grał z jakąś, on jeszcze grał za Wukowicia w jakiejś Euro w pierdolu? A mówicie teraz o strzałku, który ma 15 lat, czy o rosołku, który ma już prawie jego ojcem. Rosołek lepiej wyglądał, jak dobrze się uzupełniali z Leszkiem Piszem. Odkąd Leszek Pisz skończył, wyjechał do Kawali, a później skończył karierę, no trochę siadła ta gra rosołka. I tego mi brakuje właśnie. Jeszcze tam był taki krótki okres, jak dobrze z Mięcielem współpracował. O, tak. To jeszcze ta była dobra współpraca, a potem to już się posypało. Tak, rzeczywiście. No i teraz, nie wiem, czy jeszcze wierzę w wielkie przebudzenie rosołka. No ale nie, bo tu młodzi już, wiesz, gryzą po piętach. Igor Strzałek już mu nie pozwoli na zbyt wiele w tej rundzie. Wyczuł, że nie ma Muciego, to od razu wjedzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na pewno, jeśli chodzi o duże artykuły Łukasza Olkowicza, to jeden z nich traktował ostatnio o tym, jak Legia traktuje swoich młodzieżowców. I tam wypowiadał się trener Wukowicz. Aha. Trener Wukowicz powiedział, że już dawno mówił na wszystkich kursach trenerskich o tym, że z Legii, z Akademii, która jest, z Legia Training Center, będzie duży pożytek dla klubów, które nie są Legią. I że to jest bardzo ważna rzecz dla polskiego futbolu, bo w Legii to będzie trudno. Ja bardzo, w ogóle już zupełnie poważnie uważam, że Wukowicz doskonale rozumie Legię. Jest jednym z takich gości, z których jak chcesz wiedzieć coś o Legii, to właśnie Wukowicz znają doskonale. I kiedyś chętnie bym go zaprosił do nas na kanał, pogadał z Wukowiciem.
o tym, czy Gabigol Kirejczyk to jest najlepszy możliwy napastnik, ale gdzieś tam. Przypomniałem sobie, bo to jest bardzo interesująca konstrukcja, bo jest imię, takie Ideolo, no. Jest nazwisko i aparycja. No, tak. Jest wszystko. Łącznie ze szczegółami, z detalami. Nie tylko wysokość, nie tylko jakby taki sposób poruszania się trochę krauczowaty bym określił, no ale też wiadomo, kolor. Więc tutaj jest wszystko, absolutnie. Jeden z moich ulubionych zawodów. No, ale to kurczę, Gabigol, tak? Zdecydowanie. Boję się, że pierwszy raz. Przez Fabiana Piaseckiego Gabi może dostać mało szans jednak. Ajajaj. W tej rundzie jest, co byłaby strata dla piłki nożnej. Coś miałem powiedzieć dotyczące. Jeśli chodzi o Vukovicia, wiesz, czemu mi się wydaje, że masz rację, że on dobrze rozumie Legię, bo on się wychował jako kibic Partizana. I to przeświadczenie o tym, czym jest klub tego typu, wydaje mi się, że bardzo mocno mu towarzyszyło od lat dziecięcych. I dlatego tak dobrze rozumie też Legię, bo Partizan jest trochę zbliżony do Legii. A mam dla was niepiłkarską ciekawostkę, która zrobiła mi dzień. Czy kojarzycie Cypriana Mrzygłoda? Tak, doskonały. Szkoda, że go dzisiaj nie ma w składzie, ale myślę, że dostanie szansę już od rewanżowego spotkania. Jest Cyprian Mrzygłód, polski lekkoatleta. Uważam, że to dość rzadkie połączenie, że masz nazwisko Mrzygłód i na imię Cyprian. I okazuje się, że jest drugi Cyprian Mrzygłód, który jest też po prostu człowiekiem, przewodniczącym koła Gdańsk Przymorze w Nowej Lewicy. Także jest w naszej przestrzeni publicznej. Jest miejsce dla dwóch Cyprianów Mrzygłodów, a nie ma żadnego znanego Jana Kowalskiego na przykład. To Jan Kowalski już powinno zostać... Teraz to boję się... Cyprian Mrzygłód to nowy Jan Kowalski, po prostu. Powiem ci tak, że ja to się boję lodówkę otwierać, bo co Cyprian Mrzygłód wszędzie. Wyskakuje mi to jako osoba publiczna. No dwie osoby publiczne, które nazywają się Cyprian Mrzygłód. Słuchaj. No to jest ten błąd w Matrixie, że nie, to jest symulacja na pewno. Sobie jaja robią. A wyobraź sobie, jakbyś tak poszedł i się zapytał kilku takich zwykłych ludzi na ulicy, to co drugi byłby Cyprian Mrzygłód. Przecież Cyprian Mrzygłód to jest takie imię, nazwisko, co jak grasz w grę i tworzysz postać. Mhm. To tam dodajesz takiego wielkiego irokeza, coś i łazisz. I teraz ktoś gra z kumplem po prostu, na dwóch Cyprianów Mrzygłodów. Coś wam powiem, bo wywołałeś temat lekkoatlety. Tak. I lekką atletą, lekkim atletą jest również Jakub Krzewina. I ja chciałem, żeby to padło i wybrzmiało, bo długo rozmawialiśmy. To jest ten Jakub Krzewina? Cała Polska o tym rozmawiała wielokrotnie. O drifcie? O tym ewentualnym pobiciu tego kolegi jego, też również lekkiej atlety. Tylko ten drugi lekki atleta tak trochę w tym wywiadzie wypadł, jakby nie do końca nadążał za mapą, która się przesuwa pod jego nogami. I Jakub Krzewina został uniewinniony. Uniewinniony. I jego prawnik też zapowiada, że będą teraz dopiero walczyć o to, żeby dobre imię Jakuba Krzewiny zostało odzyskane. Informuję, że postanowieniem z dnia 7 listopada prokuratora umorzenie postępowania w zakresie zarzucanego mojemu mocodawcy czynu w postaci naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na okres przekraczający 7 dni. Także Jakub Krzewina niewinny. Wszyscy od początku, ci, którzy uważali, że pobił lekko atletę, co się próbował dostać do mieszkania, w którym imprezowała Ewa Swoboda, chociaż nie imprezowała w tym mieszkaniu, to się mylili i to źle. Dlatego mam nadzieję, że wszyscy będą pamiętać, że żaden Jakub K., tylko Jakub Krzewina, dzielny lekkoateta. Wcale nie mówię tego wszystkiego dlatego, że to kibol Lecha Poznań, z którym mam wielu wspólnych znajomych. Ale chciałem, żeby to wybrzmiało, skoro już poruszyłeś temat lekkiej atletyki, więc się bardzo cieszę. W grudniu to się stało. Został uniewinniony. I ta prokuratura wojskowa chyba, bo on jest też wojskowym, też nie znalazła nic, co potwierdzało. A Cyprian Mrzygłot jeszcze nie został uniewinniony. Tak jest. Nawet nie został oskarżony. Dokładnie. Wszystko przed nim. Nowa kariera. No. Tak. Całe życie przed tobą. Ja pytam, czy chcecie, żeśmy coś powiedzieli o meczu, czy nie? Ja nie mogę nic powiedzieć o meczu, bo czytałem o Jakubie Krzewinie. Nie. Pytanie, czy chcą składy, bo to może być za wcześnie na składy. Za wcześnie za składy. Rosałek już chyba zaczął. Zaczął czytanie składy, powiedział, że Rosałek. Tak. Molde ma rzut rożny. Na razie to tak jedna była wrzutka Legii i tam piłka się odbiła od kogoś i nic z tego nie było. To zacznę... Mocno krzyczy teraz Capaldi. Capaldi krzyczy, żeby... Jest ten rzut rożny. Na sztucznej murawie to jest wyjątkowo niebezpieczne zdarzenie. Tobiasz w koszyczek. Były takie dwie główki po tym rzucie rożnym i jedna była tak na czwartym metrze. Ale chyba lepiej mógł się zachować pan napastnik, tak mi się wydaje. Tak, ale on nie miał co zrobić, bo tam wszędzie te butelki z wodą Tobiasza stały po rogach. Zobacz jak sprytnie. One by się odbiły od tych zgrzewek. Nie? Tu jest mocny gaz. A tam jest ta cisowianka, moim zdaniem, dupa zbita. Tobiasz to wie, ile kosztuje połówka w Norwegii.
na strefie bezcłowej, ile się dało, nabrał i na handel to jest. A tu wystawił tylko wystawowo. Tak wiesz, przy bramce to jest dobra ekspozycja. Widzę, że z niejednego pieca chleb jadłeś. No stary, kto nie woził fajek do Anglii, ten w Anglii nie był po prostu. No. Christian Eriksen oddał ten strzał głową. Powinien. A myślałem, że wywoził fajki do Anglii. To pewnie też, no, skoro grał w Manchesterze. Ale to jest, i to jest ciekawe, bo mają, nie tylko mają Odegaarda, ale nie tego, ale mają też Eriksena, nie tego, i nawet mają Christiana Eriksena, i nie tego. A to może mają, mają też Cypriana Mrzygłona, nie tego. Nie wykluczone. Christian Eriksen, ale przez K. Christian. No, nie Christian, tylko Christian Eriksen. I to jest Norwek, a tamten jest Duńczyk. Więc to nie jest ten Duńczyk Christian Eriksen, który reklamuje energetyki. Nie wiem, czy widzieliście. Zrobiła się afera. Zrobiła się afera, bo Christian Eriksen, no wszyscy. A czym w ogóle teraz gra? Na boiskach. Czasem też na halach, na stadionach, boiskach treningowych, w różnych miejscach. Gdzie mu zdrowie czas pozwoli, to gra. Tam właśnie grywa. Jak akurat nie musi dzieci do przedszkola zaprowadzić. Dokładnie tak. Pamiętam wszyscy dramatyczne sceny na stadionie Parken w trakcie Mistrzostw Europy w 2021 roku. I otóż Christian Eriksen minęły 3 lata i reklamuje napoje energetyczne, które mają opinię takich... Niezbyt zdrowych. Niezbyt zdrowych dla ludzi. Ale to akurat dobra osoba do reklamowania. No przynajmniej pokazał, jak to się kończy. Jakby, to hej, tak jakby Tomasz Hajto reklamował udział w studiu tak bez przerwy. Na przykład, tak. Albo kawę. Ale bo... Kuba to... Nie. Zawsze ma. No. Roman Kołtoń powiedział nam, że Tomasz Hajto opuścił wtedy studio, dlatego że on w ogóle nie pije kawy. W ogóle nie pije kawy, bo kawa ma w jego przypadku działanie takie mocno oddziałujące na jego organizm. A tego dnia, tamtego pamiętnego kawy futbol się napił kawy i musiał wyjść bardzo szybko ze względu na tę kawę, nie ze względu na cokolwiek innego. Roman nam powiedział, że kto chce, to uwierzy, kto nie chce, to nie. Natomiast to jest bardziej wiarygodne dla mnie tłumaczenie niż to, że był pilny telefon. Bo ja też pamiętam, że miałem pilny telefon na wizji. Ale nie był aż tak pilny. Nie był aż tak pilny. Pilny telefon. Z bazy. Ja czasami... Tak tu, mam pilny telefon. Lata temu, jak jeszcze miałem dosyć luźniejsze podejście do pewnych różnych napojów, czasami dostawałem pilny telefon późną porą i długo rozmawiałem. Ja po ostatnim moim ekscesie alkoholowym, po którym przestałem już korzystać z tego rodzaju używki do tego momentu, to miałem serię pilnych telefonów od rana do nocy. I uwierzcie mi, ja nie, to nie jest hiperbola. To nie jest kto żadne... kiedyś nie rozmawiał przez pilny telefon. Całą noc się może nagadać na imprezie, to prawda. Wstałem o 10, pilny telefon mnie obudził. I od 10 co 20, co 30 minut stałem pilne telefony do wieczora. Ja też do 16 dzwoniłem, telefonowałem. Tak było. Kurde. Cały dzień przed telefonem. No i potem już przestałem właśnie korzystać z tych rzeczy, bo stwierdziłem, że to nie na mój żołądek. A to jest najgorzej, jak właśnie inni domownicy mówią, Leszek, my też chcemy zadzwonić. Nie możesz zajmować linii cały dzień. A ty pilnie telefonujesz. A telefon akurat. O, uwaga, Molde prawym skrzydłem do środka. I 1-0. No, też sztuczna może będzie spalony. Czy pokazuję. Pokazuję panu Linnesowi. Patrz, jak mi dograłeś piłeczkę. Już tylko zostało mi ją kopnąć. Ja liczę jeszcze na sprawdzenie warem spalonego. To jeszcze może się okazać. Ale w dużym skrócie, prawą stroną pan Moldowiańczyk, podanie po ziemi z prawej strony i drugi pan Moldowiańczyk dokłada nogę i kończy się to tragedią. Nie, chyba nie ma spalonego chyba nie ma, przy tym podaniu, niestety. A tutaj też nie ma, bo był z tyłu. Ojej. Ale chyba tak ładnie uderzył nawet. I Kap ładnie nie nadążył. O, Kapa, a on nie został sprowadzony, bo jest szybki? A nie został sprowadzony z Wisły Płock, która spadła z ligi? Nie, on jest szybki. A z ligi się nie spada do Ligi Konferencji? W przypadku Kapaudiego, tak właśnie. Ale dobrze krył Kapaudi, zobacz. O, a nie, jednak ty jesteś 2 metry dalej. O. Jakim cudem ta Wisła Płock spadła z ligi? No. Jeszcze się pośliznął. Pan Gulbrandsen mógł się zetrzeć na tej sztucznej murawie. Gulbrandsen strzelił gola. Fredrik, 31-letni. O, ma urodziny TDC-a, 10 września. Tylko on jest wart... Sami znajomi. No. On jest wart 1 000 000 euro i 200 000 euro,
A ja nie. A czy on ma Danza Kuduro? Zrobione przez pneumatycznego kabanosa? Nie ma. A no widziałeś, właśnie, jak pneumatyczny kabanos zrobił twoją tą kompilację? Widziałem, widziałem. Kurde, mistrzostwo. Uśmiałem się po prostu, popłakałem się ze śmiechu ze trzy razy. Jak przechodzę przez płot i Zbyszek Małkowski tak... Czas wprowadzić więcej WF-ów, bo wszystko katastrofa. Dla dorosłych. Jak robię sztuczkę techniczną piętą. No, o, to tak. O, ale Legia rozjuszona od razu ruszyła do odrabiania strat. Ale niestety. A, skończyło się na tym, że złapał piłkę. A Rosołkowi piłka wypadła spod nóg. Jak to się mogło zdarzyć? No, szkoda strasznie. Taktycznie wypuścił piłkę. A, taktycznie. To było podanie. Ale koledzy nie zrozumieli. Konrad Wałcza pyta, gdzie był Slisz, gdy padała zadana bruzda? No właśnie. Tak, właśnie, tak. Bo podanie kluczowe tutaj to z głębi pola. No. Ja to muszę sprawdzić jakieś statystyki w ogóle Rosołka. Ja się, no jestem troszeczkę zaskoczony, że on jeszcze jest w Legii, szczerze powiem. Naprawdę jestem zaskoczony. To jest taki poziom, że okej, chłopie, powalcz sobie w Arce Gdynia, awans do Ekstraklasy, udowodnij coś. Nie wiesz, nie wiem czy pamiętasz, ale ja jestem zaskoczony tym mniej więcej od roku, bo całą zeszłą wiosnę się dziwiłem, jakim cudem ten chłop tam jeszcze gra. Tej jesieni to już się nawet dziwić przestałem, ale znowu mam zdziwienie, bo chłop wychodzi w pierwszym składzie na mecz Ligi Konferencji. Ja nie... Albo Kosta Runajić po prostu pokochał miłością ojcowską Rosołka, albo Rosołek ma na niego papiery. No po prostu złapał go kiedyś, nie wiem, zdjęcie jak ma... Po prostu bardzo brzydką minę. I słuchajcie, chcę... ja mam pytanie. Tak? A, no. Przepraszam, bo ci wszedłem, myślałem, że jak skończyłeś. Nie, no to jakby możesz pytać. To... Bo czuję przy okazji, że będziesz w stanie odpowiedzieć. Kto to jest Marco Burch? Kto to jest? To ja nie ironizuję. Kto to jest Marco Burch? To jest taki pankow, tylko że gorszy. Ja powiem szczerze, bo mówię tak jak zaczęliście dyskusję o tym, że właśnie że Rosołek w pierwszym składzie, że właściwie dlaczego on teraz nie walczy z Arką Awans, to mówię, a zobaczę, bo może na ławce rezerwowych Legia ma potęgę. A tam Marco Burch. Ja nie wiem, kim on jest. No mówię, taki pankow, tylko że gorszy. Gdzie pankow też nie jest dobry. Jak się okazuje, jest gorszy od Kapłaniego. A Kapłani to jest Wisła Płock. Generalnie Legia Warszawa w pierwszym składzie ma dwóch typów, którzy powinni grać w pierwszej lidze. To jest... Ja wam też powiem ciekawostkę. Rosołek to już ma 30... To jest 33 mecz Rosołka w tym sezonie. No, proszę. A popatrz na statystyki bramkowe. To strzałek tyle minut dostał, co on meczów zagrał. No. I pewnie ma więcej bramek. Mam dla was jeszcze jedną. Znaczy nie, ma więcej meczów niż bramek Rosołek. No to na pewno. Niemożliwe. Myślałem, że ma 34 gole. No dokładnie. Ma mniej goli? Niemożliwe. Strzał mniej niż gola na mecz? Słuchajcie, bo dalej studiuję ławkę rezerwowych Legii Warszawa. Jest oczywiście na niej Dominik Ładun. No dobry, okay, no. Solidny, przyzwoity bramkarz. Tak. Ale jest również Wojciech B. Wojciech B? To jest Wojciech B. Autentycznie, jeśli wy, drodzy widzowie, chcecie sprawdzić, czy nie wkręcam, możecie sobie otworzyć. Ja mam akurat aplikację FlashScora i na ławce rezerwowych jest Wojciech B. I w nawiasie G, czyli goalkeeper. Mówię, otworzę. Mówię, nie kojarzę bramkarza o nazwisku Wojciech. Kojarzę Chładuna, nie kojarzę Wojciecha. I jak otworzymy Wojciecha B, to jest tylko Banasik, jak w przypadku brazylijskich wonderkidów. No nie ma imię, nazwisko, jest tylko Banasik, no, po prostu. Może to jest brazylijski wonderkid, no, który zamiast tam, wszyscy się tam nazywają Souza, Vitinho, no, ja sobie wezmę Banasik. A poza tym są duże mniejszości polskie w Brazylii. W Curitiba. Tak. Jego karta na FlashScore jest tak uboga, że nie ma imienia. Jest pozbawiona imienia. Rzadko się zdarzają karty na FlashScore pozbawione imienia. A tutaj właśnie taka sytuacja ma miejsce. Ktoś może powiedzieć, czy dobry był moment na sprzedaż dwóch kluczowych zawodników środka pola. Skoro potem na ławce ratujesz się człowiekiem, który nie ma karty na Transfermarkcie. Jest bramkarzem. Już drugim na ławce rezerwowej. Powiem, że Legia zarobiła tyle na tym transferze Mutiego, że ona już ma w dupie tą Ligę Konferencji. To ile oni musieliby zagrać tych meczy, żeby tyle kasy zarobić. Ja myślę, że Legia za dużo kasy przytuliła za tego Muciego. Tyle pieniędzy, ciężko jest przejść korytarzem w tym momencie. Wszędzie jest hajs. Tak. I jest sparaliżowany teraz praca w Legii na wszystkich działach, bo wszędzie jest hajs. Wala się tu po korytarzu, wala się po biurach. Prawda jest taka, że no największym problemem jest jednak to, że to leży na boiskach treningowych porozwalany ten hajs i oni nie mają gdzie trenować. Nie. Przecież to po parku muszą biegać. I dość chłopaki. Intensywny ten pressing. Moim zdaniem Moldzianie na razie lepsi. Zasłużone prowadzenie. No, a może na nich mówić Moldeczki? Moldeczki? Ale Moldeczki. Coś Kuba, śmiałeś się. Uśmiechnąłem się, bo Tomek Kotwica na czacie napisał, karta na FlashScore bez imienia to taka rzadkość jak śmierć króla na polu bitwy. Albo dowódcy. Henryk Pobożny ma jednak kartę na FlashScore. A Banasik nie. I Warnańczyk. Banasik ma imię, znaczy nazwisko. Znaczy w składzie ma imię, a na karcie ma nazwisko.
Ale można to tak jak puzzle, możesz sobie złożyć. A jeszcze jest ten jakiś nowy, ten Zyba. Zyba. Ale to spokojnie, jak będą składy. To... Okej, okay, dobra. Tak, nie uprzedzaj. Nie, bo ja go pierwszy raz widzę w życiu na oczy. Był. Znaczy powiem, to jest Mugen w ogóle. Okej, okay. Ja generalnie chciałem nawiązać do... Ale moment, bo... O, pewnie! O, ale pewnie Tobiasz. Tobiasz to jednak jest... on miewa takie... Miewa gorsze chwile, a potem często miewa gorsze. Dobrze, możemy zdradzić. Tier list euro wpierdolić w przyszłą środę. Ajajajaj. No, Moldeczki już 2-0 prowadzą, a jest minuta 19. Pan Tobiasz wypluł piłkę po strzale niezbyt... Ale tu dziura, przestrzeń w środku pola. No, no, ale no to nie był strzał Tsubasy. No, nie, no, nie, no Tobiasz to musi wziąć. No. O Jezus Maria, ale straszne. Jeszcze wypluł to w tą stronę, co mu nogi leżały. Jakby wypluł w tą stronę, co mu ręce leżały, to by zdążyła. Nie. Słuchajcie, ale no dobra, stracona bramka. Ale jak Capaldi szybko biegł. Zauważyliście to? No. Nieważna jest strata bramki. Ważne, że Capaldi szybko biegł. Oj, oj, oj. To nie była najlepsza interwencja w tym sezonie. No nie, to nie będzie chyba... Tobiasza. Trzeba go sprzedać. Zimą. No. Na pewno był jakiś tam... Zimą Lille. Zeszłego roku. No w ogóle, jakiś francuski klub na pewno był zainteresowany. Kurde. Gulbrandsen wziął i to już chyba drugi gol taki no. Gulbrandsena. To tak. No, szybko dosyć poszło. Myślałem, że trochę będzie więcej emocji jednak w tym meczu. Znaczy jak zobaczyłem, że gramy Rosołkiem, tym no nowym Zybą, z całym szacunkiem, to może być duży talent, ale no wpuszczasz chłopa do pierwszego składu, ja nie wiem, kto tak to w ogóle z miejsca... Jest. Nie mam pojęcia, co za ten. Mówię ci. Ten skład naprawdę Legii jest taki jakiś. Szołek teraz idealny. Ja sprawdzę, z kim Legia gra w ekstraklasie. Oni się pewnie na to szykują po prostu, a nie na jakieś tam Molde. To już jest ta szerokość kadry jak Lech Poznań w okresie, kiedy Dejewski atakował Lizbonę, żeby zostawić gwiazdy na Podbeskidzie. Tak, to był mecz. A Legia ma trudny mecz w niedzielę, bo gra z Puszczą u siebie. No to trzeba być fizycznie przygotowanym na takie to oni spotkanie. Tego Banasika oszczędzają. To dlatego jest Marco Burch i Wojciech B na ławce rezerwowych. No to wiele tłumaczy. No wiele mówi o społeczeństwie. Straszna wyrwa w środku pola generalnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Być może dlatego, że nie ma tego, który sprzątał ten środek pola. Być może dlatego, że Zyba nie dojechał, jeśli chodzi o te ostatnie trzy akcje, bo trzykrotnie, a nie ten, mówię tylko o bramkowy. Ten Zyba to co to w ogóle jest za taki, pozycja? No to jest duży talent z Albanii, ale no, czy wpuszczasz duży talent z Albanii już na tak ważny mecz, od razu na dzień dobry, to znaczy, z Albanii, ale na jakiej pozycji on jest talentem z Albanii? Na środku? On jest Sliszem. I tu, do tego stopnia, że on jest Sliszem, że nawet nazywa się Bartosz. Też. No, tak. To raz. Bartosz Zyba to jest. Dwa, że widziałem screeny, na którymś skąd zajmujących się piłką nożną w sposób bardziej profesjonalny, gdzie były łącznie z hitpumpami. Nie tylko tam procent celnych podań, procent progresywnych, tam długość ramienia, numer kołnierzyka i tak dalej. I były hitmapy, wszystko identyko. Tak, ja słyszałem, że nawet ten pneumatyczny kolano zrobił mu Danza Kuduro Remix. Także tak. I nie lubi też Josue, tak samo jak Slish. Tak samo Zyba. Powiedział, że nie jest dobry kapitan. Bardzo długo i że nie w głosowaniu by nie wygrał. Okay. Jak było głosowanie w szatni Legii, to by nie wygrał. On nawet nie wiedział jeszcze, że idzie do Legii, tak by zapytali. Kto by wygrał w głosowaniu? Nie Josue, na pewno nie Josue. A powiem wam, jak tak patrzę na ten mecz, no, to Molde trochę sobie klepie piłką, co? No ale to sztuczną murawą, oni tutaj grają ładnie. Tak, od dziecka. To jakby tam ta trawa miała korzenie prawdziwe, to wiesz, co by tu Legia z nimi zrobiła. Zagrajmy w rewanżu na tej, na hali. Tako, ale żeby była takie deski, że jak w szkole 20 lat temu, że wiesz, prawdziwe. Które klepki są wyrobione, gdzie ta piłka jak się odbije. Takie powinny być rewanże. Nie, że są oni grają na sztucznej murawie, musimy na normalnej. No tak. Też powinniśmy mieć prawo do wyboru murawy. O właśnie. Albo na Pomorskiej zagrajmy. Zagrajmy w Dakar z nimi. Nie będą przygotowani na tym. Będę się upierał, że to jest jedyna przyszłość piłki nożnej. Wiadomo, że już trudno jest walczyć z nowoczesnymi rozrywkami, tym, że biegają ludzie po murawie. To się piłka już kończy, to prawda. Że bardzo ważny aspekt, niedoceniany, ale wkrótce myślę, że podbije, żeby właśnie każdy klub, bo zostanie pewnie klubów na świecie, nie wiem, z 15, żeby każdy miał swój właśnie cały stadion, warunki osobne na murawie, żeby to było tak na zasadzie jak w bajkach, że jak jest japońska kreskówka i grasz z japońską drużyną z gór, to tam są górale, grają w czapkach, owca przemyka gdzieś tam po boisku. Jak grasz z tymi nadmorskimi, to oni pływają, w ogóle za linią boczną jest już od razu woda, morze. I tam jak wypada ktoś, to tonie i już grasz w dziesiątkę wtedy. I żeby generalnie w, te, w,
tym kierunku szła piłka, że okej, dobra, możecie sobie mieć sztuczną murawę w Moldę, ale my w Warszawie was właśnie przyjmiemy na 40 piętrze tego apartamentowca, gdzie ten inwestor, Rafał Zaorski będzie grał. Tak, inwestor ma 20 tysięcy mieszkańców. I Iraccy, 20 tysięcy mieszkańców w apartamencie i po środku tylko piłkarze i bramki, no grajcie. Legioniści wiedzą. Taka będzie przyszłość piłki, Kuba, jak mówisz, że 15 klubów, czyli tam Barcelona, gdzieś tam właśnie nadmorskie, Real to może właśnie sobie wybierze jakieś górskie, no i GKS Tychy to tak we wnętrzu wulkanu na przykład, tak? I będą grać ze sobą. Nie? Dżungla. Że będzie jakiś klub taki Ameryka Północna. Dżungla. Musi, wszystko zarośnięte. Potem. Jakiś musi być właśnie. Pustynny. I zimowy też musi być. Zimowy. Molde będzie pewnie tym zimowym. Molde może być. Tak, że na lodzie będzie. Że ty przychodzi na ten mecz piłkarski, a oni tak. I widzę tą scenę nawet w tej japońskiej kreskówce. Że Legia przyjeżdża na mecz, rzuca piłkę i oni nie są przygotowani, a tam. Za jaskini. O, 3-0. Jezus Maria, ale ich zaraz puszczą Rossiego, żeby se zagrał. Nie no, ale co moldeczki popykały. Wiedziałem, że Legia jest trochę osłabiona, ale tymi ostatnimi ruchami. No ale tyle to nie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Dzwonimy do Damiana, potwierdzić to euro. Spierdolę w przyszłą środę. Co tam się wydarzyło na środku pola w ogóle? Ja chwilę nie patrzyłem na telewizor i już było... No ale zobaczcie, jaka tu jest przestrzeń gigantyczna. Ojej, co to się... No może dlatego, że środek pola jest całkowicie... Jest trzech stoperów i tutaj jest nic. Jest nic. O Jezus. Ale go zrobił tam. Mój Boże, jaka łatwa kiwka. Jeszcze... Czy to był Capaldi tak łatwo minięty? No nie. O Jezu. Tobiasz oczywiście. A co Tobiasz, co to za interwencja? No zobacz, gdzie on się rzucił, a gdzie ta piłka leciała. No to jest numer 3 to jest Capaldi? Tak, chyba będzie Capaldi. No to świetnie bieg, tylko nie w tym kierunku. No tak. O, jak się rozpędził. Ale zobacz, jak się Tobiasz rzucił. No tak, to jest rzut sezonu. To jest bramka też Tobiasza. Znaczy Capaldi jego i Tobiasza. Capaldi, no tak się rozpędził. Tam już 3 metry stracił do chłopa. On się rzucił tak, jak gwarantowałoby to obronę na naturalnej murawie. Ale że to jest sztuczna, to mu przeszło pod brzuchem. Capaldi za szybki jest na tej murawie po prostu. A ten środek pola dobrze funkcjonuje. Biorąc pod uwagę, że gra tam gość, który jeszcze nie wie, czy gra, z kim gra. Markus Andre Kasa strzelił gola. Jest 25 minuta, jest 3-0 dla Moldeczek. Co oznacza, że maleją szanse na kolejne czwartkowe imprezy. Będzie ciekawa remontada Legii Warszawa. Ojej. Naprawdę, ten apartament na złote ja bym wynajmował już teraz powoli, bo inaczej to ciężko. To a jaki klub będzie miał żywioł miłości? Zobaczcie, jest kapitan planeta. Jakie tam były żywioły? Tam było serce też. Żywioł, prawda? Bo wyobrażam to sobie. Woda, ogień, ziemia i serce było. Tak jak w Pokemonach, że ta siła przytulania, że są tak życzliwi, że tamci są skołowani rywale, że przytulają generalnie. Jaki naród taki może być życzliwy? No na pewno nie będzie to Polska. Korea Południowa. Tak? Tak strzeliłem. Trochę dziwni. Dobrze, że nie północna. No nie. Nie, tam wojskowy, tam żywioł wojsko. A, tam, no tak. Jest żywioł wojsko w takich bajkach zawsze. Jakby co mam, kapitan planeta powstaje z połączenia mocy przyrody. Ziemi, ognia, wiatru, wody i serca. Wiatr niedoceniony. Niedoceniony wiatr, gdzie piłkę co chwila zwiewa. Tak. Że w pierwszej połowie... Ciężkie warunki. No tak, to się pisze samo, to się pisze samo. Jakub Marek Fica. Puszcza ma siłę miłości i rzutów z autu. No. O, jak Hajda tam sypnie z autu. To się dzieją rzeczy. 3-0. To jest aktualny wynik. A mamy dopiero 27 minutę. Meczu Moldeczek z Legionistami. Tobiasz, odbił już jedną piłkę. Tak. Prawie. Ma jeden obroniony celny strzał. Ale co prawda jest to pod nogi rywala. To są, wiesz, już didaskalia, tak? Dobrze, to chyba czas przeczytać składy, bo widzę, że może być ciężko przeczytać składy, dopóki dwumecz nie będzie rozstrzygnięty, bo możliwe, że to się stanie jeszcze w tej połowie. Więc tak, chcecie najpierw Moldeczki, czy najpierw chcecie Legię? Legię, bo nie wiem, kto tam w bramce. Okej. Okay. W bramce Legii Warszawa występuje bramkarz zaledwie 21-letni. Czekaj, bo czwarta bramka idzie. O nie, jednak, nie. Nie wcelowali w bramkę, to był duży błąd. Pewnie jest warty 7 milionów euro. Według Flash Score'a 2,9 miliona euro. Kacper Tobiasz. Moim zdaniem już przynajmniej 3, bo obronił ten cel. Na każdy euro, który jest warty, ma już jednego gola w bagażu.
i ma też jeden 5-litrowy baniak mineralki w bramce. Bo pamiętajmy, że wszystkich bardzo dużo. Trochę za bardzo się skupił na tych mineralkach. Ale co tego, że na handle gorzałem zarobi to jego, także dajcie chłopakowi spokój. W Norwegii to na pewno duża kasa. Powiem tak, ostatni jego mecz o punkty, no nie licząc ruchu Chorzów, powiedzmy. Z ruchem Chorzów miał trochę łatwiej, bo ruch Chorzów nie oddał celnego strzału przez 90 minut. O, niemożliwe, ruch Chorzów? Więc tam trochę miał łatwiejsze zadanie. Piłkarze ruchu nie lubią za bardzo strzelać tak, żeby bramkarz musiał interweniować. Wolą tak, żeby bramkarz mógł po prostu pójść po piłkę i ustawić ją na 5 metrze. Więc nie liczę tego meczu. Ostatni mecz, w którym on bronił o punkty, to był mecz z Krakowią. Otrzymał wówczas notę od Flashscora 5,5. To i tak dużo, bo chyba dwójkę dostali wtedy Legia. Tak? I chyba Tobiasz miał udział przy golach, jeśli dobrze pamiętam. I Krakowia nikogo nie zmieniła. Tak. Grała w 11 cały mecz. Więc to jest Kacper Tobiasz w bramce. Jak sami widzicie, drodzy widzowie, drodzy legioniści... A jeszcze dodajmy, że to była Krakowia bez rozpędzonego Pawła Jaroszyńskiego. Tak. To jeszcze był Paweł Jaroszyński, jeszcze był na stand-by'u. Mhm. Także to trzeba zaznaczyć. O, Mateusz Zakrzewski. Chciałbym przypomnieć, że Klaksvik przegrało 2-0 z nimi. No, a Klaksvik jest faktycznie przepotężny. Trzeba zawsze o tym pamiętać. Dalej mamy blok złożony z trzech stoperów, z których jeden jest szybki, drugi jest zwrotny, a trzeci umie grać w piłkę. Razem, umie być pierwszej lidze. Razem stanowią... No, takiego solidnego ligowca. Ich połączone siły tworzą niezłego, średniego ligowca, ale no nie wychylajmy się. Dokładnie. Takiego ławniczaka z ogólnie. No, ich kapitan ławniczak. Kto tam jest poza Kapałdym? Bo w sumie to nie od wiem. Prawej strony mamy najpierw piątą planetę Układu Słonecznego, Artur Jędrzejczyk. O, siła doświadczenia. Tak. Z własną grawitacją, własną orbitą, z własnym przyciąganiem. Jezu, naprawdę sprawdzę, kiedy Jędrzejczyk zagrał jakiś pierwszy mecz. W środku to jest szef, najszybciejszy z nich, kapłan. Flash. Pseudonim Flash. Jędrzejczyk to jest ten duży, Hulk, a tu jest Flash, środkowy kapłan. I zostaje oczywiście Iron Man Yuri Ribeiro. No to Yuri to jest. Połączenia tych trzech sił, wychodzi kapitan ławnicza. To ja przyszedłem wam nie stwierdzielić meczu z ruchem Chorzów. No, tak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o stoperów. Natomiast to spokojnie. Legia ma też innych zawodników, więc nie ma żalu. O, Kun tutaj. Dobra, Kun, słuchajcie, no, mam ciekawostkę. Aj, pierwsza okazja Legii. Pierwszy mecz Jędrzejczyka w Legii Warszawa. Rywal. ŁKS. Nie, myślałem, że ten, reprezentacja Krakowa, bo wtedy często były takie mecze Legia z reprezentacją. Imperium cesarskie. Ale Kuba, to jest mecz z ŁKS-em. Teraz proszę, próbuj zgadywać zawodników z tego meczu. Sebastian Mila. No to ja będę podpowiadał. Bogusa wyparł. No nie, no wyparł, to wiadomo. Ale wyparł był przez parę dekad w ŁKS-ie. No właśnie, to jest zbyt proste. Ale czyli jak nie Sebastian Mila, Tomasz Kłos. Nie. O kurde. Ale to jest ten etap. Poczekaj, to możesz też trenera zgadywać. Czekaj, Marcin Adamski. Nie. Kurde, to dawniej czy później? Ja nie wiem, no wyparły tam był dość długo. Tomasz Hajto? Tak. A, Hajto, to są dobra. Moje czasy, jak ja przeglądę z pracy. Tak, Hajtowy. To czekaj, to strzamy dalej. Jak jest Hajtowy? Hajto z Samobójem w tym meczu. To może być też Przybyszewski? Tak. Jest Przybyszewski, Sebastian? Tak. O ja pierdyka. Też dawno. Jędrzejczyk ma naprawdę dużą siłę doświadczenia. Sebastian Przybyszewski już nawet ma swoją ulicę w Łodzi. No. Bo to, no tak... to już się wyprowadzającą z Łodzi nawet. A, tak dawno osiągał sukcesy w Łodzi. Przybyszewski, Hajto. To czekaj, jak nie kło... Może tam się znaleźć... Czekaj. To będzie ten sezon, co po drugiej stronie... Łakomy? Roberta Łakomego nie ma? Kurde. Czekaj, Świrek. Mógł być Świerczewski? Nie. No nie wiem, chcesz już jakieś podpowiedzi? No dobra, dobra. Trener Marek Chojnacki. No nie, no to Chojnacki wyparło, to przecież banały. Zawsze są, no. Mati, masz jakieś pytanie? No właśnie, mamy podpowiedź, że jest wyparło. Pierwszy Hajto, mecz Jędrzejczyka. Wyparło Hajto Łakomy i trenerem Chojnacki. Nie Łakomy. Łakomy? Łakomego nie ma. A nie, sorry, Kolędowicz, dobrze, Mati, dobrze, Kolędowicz. Kolędowicz, Madej. Tak, Madej. Tak. A, czyli to była ta ekipka. Tak, tak, tak. No, to jest sezon 07-08 chyba, nie?
0708 albo 0607. 06. 06. 07. 19 sierpnia, tak jest, 19 sierpnia. Mati zna nawet datę debiutu. Boże, Mati to jest jakaś encyklopedia UKS. Czekaj, oni się cieszą czwartego? Nie, blisko nie? chyba byli. Tylko blisko, tak? To nas kontrolował. W Warszawie? Byłeś wtedy? Ciekawe jest to, że... A to jest w Łodzi było. W Łodzi? Tak. W Łodzi. Bo ty chyba na rewanżu byłem. To nie był tam Szczot jeszcze wtedy? Robert? Wiesz co, może był, ale nie ma go tutaj akurat w tym meczu. Ważne, że Dariusz Wdowczyk od tamtej pory to był ten sezon, zdążył nie? zostać... Co Robert Szczot jeszcze grał wtedy? Nie pamiętam. A my następny? No nie pamiętam. Znaczy Dariusz Wdowczyk od tamtej pory zdążył zostać Dariuszem W. I później odzyskać swoje nazwisko, ale już nie jako trener, więc naprawdę dużo rzeczy się zdarzyło od czasu, gdy Artur Jędrzejczyk zaczął zbierać swoją siłę doświadczenia. Dobra, uwaga, jedziemy dalej. Bo jak się domyślacie, to nie jest tak, że Legia gra we czterech. No, właśnie, no trochę tak to wygląda. Właśnie, wynik by mówił co innego. Paweł Wszołek jest jednym wahadłowym, drugim wahadłowym jest Patryk Kun, ale pomiędzy nimi jest środek pola. I tutaj znajduje się właśnie Quendrim Zyba. Quendrim Zyba, który na ławce rezerwowych spędził mecz z Ruchem Chorzów. Ostatnie spotkanie, które rozegrał, to był wygrany sparing z Dynamem Kijów w barwach FC Balkanii i nigdy dość przypominania. FC Balkanii to zespół, który w herbie ma fioletową tarczę, czerwono-czarno-czerwoną szarfę, piłkę Biedronkę, słońce Polsatu i czarny napis na żółtym tle FC Balkanii. Herb FC Balkanii to właśnie tam rozegrał swój ostatni mecz Zyba w sparingu. Wcześniej grał z Jagiellonią, wygrany z sparingu 2-1 w tymże FC Balkanii, więc może być jeszcze niezgrany z kolegami. Nie, tam niezgrany od razu. Myślę, że tu kapitanem powinien być w tym meczu. Obok niego jest Jürgen Elitim. No jest, to też jest porażka. Co to było? On biegnie po prostu. On już go łapał. Jejku, no. Ale kapłani by tutaj chyba... Myślę, że Molde jest zaskoczony, bo oni po prostu biegną. No i to wystarczy. Nie trzeba za dużo. To chyba właśnie pan Elitim przed chwilą chciał chłopa po prostu powalać, bo jest taki szybki. Nie, ten Elitim to jest poracha totalna, naprawdę. Przed pole Legii Warszawa to jest taki lej po bombie. Tam nie ma nikogo. No. Tam po prostu... Bartosz Sisz jest częściej dzisiaj w tym meczu niż którykolwiek z pomocników Legii Warszawa. Nie mam pojęcia, jakim cudem tak to może aż wyglądać, aż tak źle. No i tak? Tridenta ofensywne. Tridenta. Mhm. No tak. Jozue. Beckhardt i Rosołek. No, taki solidny trójząb. Ale raczej nie Posejdona, tylko ja po prostu takie widły stojące w gnoju. Dzisiaj patrząc na tę mobilność Beckharta, która przy Legii grającej w kontry, no to, że Beckhardt to jest zawodnik, którego tak, znamy z tej szybkości, no, dokładnie, dużo tak, daje. Hosue no, bardzo widoczny w tym meczu. Tak, no, jest wszędzie. I Rosołek bardzo ładnie spalił jedną akcję i po prostu nie kryją mnie. No. Rosołek, najbardziej mi się podobało, że Rosołek dostał swoją szansę w meczu z Ruchem Chorzów i tam spieprzył taką sytuację 100%. I w nagrodę za to, że spieprzył tą 100%, wyszedł w pierwszym składzie. Ale w sumie jeszcze to jest ważna ławka, bo czy oni mogli jakiś zestawić szczególnie inny skład? Czy oni czekają na te transfery, które zrobią z Zamuciego? Otóż jest Marko Bur na ławce Bur. I Wojciech B. Pseudonim Banasik. To brzmi źle, że jest Wojciech B na ławce, no ale co zrobić. Jest też Filip Rejczyk. Świetny pomocnik. Jest Blasz Kramer. Jest Kapustka. Wracający po kontuzji od pół roku. Jest Gil Diaz. To też miało być coś super i to też nie poszło bardzo. Jest Augustyniak Pankow. Także tutaj akurat defensywę można było inaczej. Ale oni nie są tacy szybcy jak Kapałbi. No tak. I nie są tak starzy jak Jędrzejczyk. Że nie łapali się ani na starego, ani na szybkiego. Mogli rywalizować z tym, co umie grać w piłkę. No ale zupełnie szczerze, no przecież w takim meczu daje za tego Elitima worek kartofli Augustyniaka. On może też nie jest jakimś super turbo... Ale on turbo... jest środkowym pomocnikiem. On by mógł przerwać jakąś akcję. Dokładnie, ale on potrafi grać na środkowym pomocniku. Ja wiem, że on jest dominalny, ale grał w Legii już na środkowym pomocniku. Tak. I na defensywie, na rozbiciu byłby idealny. No może ci piłki pięknie nie wyprowadzi, no ale za to Elitim i nie wyprowadzi i nie zatrzyma żadnej. No więc... Ja w zasadzie nie wiem, jakie są atuty Elitima w tym momencie. Szczerze? Na początku coś tam podejrzewam, teraz nie zero. Wiem. Zero, no a to jest z kolei Gil Diaz. Też miało być super i gówno. Gil Diaz to przypomina mi zawodnika, który trochę wozi się na tym, że 10 lat temu był w Benficy w Lidze Mistrzów w rezerwowym. A nie mogli zgłosić tego Funakiego, takie Szymmego? Jest chyba.
Jest na ławce? Je, czy nie jest Funaki. Kazuyoshi Funaki jest na ławce. A ty dlaczego nie gra? Bo skacze. Skacze. Ma ten, planicę ma. A nie, no w Norwegii to wiesz, to są pewnie jakieś konkursy teraz. Lachty jest. Tak. W Norwegii na pewno. No, to pewnie ten weekend. No tak. Przejrzałem jeszcze na szybko tutaj komentarze różnego rodzaju na różnych portalach, na różnych w naszym, na naszym czacie. O, Legia będzie strzelać teraz. No. O, jednak nie będzie. Nie, spokojnie. No. Wyrzucili się trochę z tą akcją. A wywalczył, proszę, wywalczył. Jest jednak nic z tego nie ma. No. Jest kontra. O. Dlaczego nie wyszła piłka? No nie, bo to sztuczna murawa jest. A sztuczna murawa widzieliście, jak zatrzymała tę piłkę? Tak? Nie, ja zagięła się i tak jak na halówce. Jeśli chodzi o całą wszystkie akcje Legii, najbardziej jestem ciekaw, jak ta piłka tu nie wyszła. Jak to jest możliwe? Przecież dokładnie. To jakieś... To się nic nie uda w tym dwumecze, jeśli tu piłka nie wyszła. Piotr Majak. Funaki przesunięty do juniorów, bo rehabilituje się po wstawieniu sztucznego biodra. Bardzo prawdopodobne. I Michnik 88, ajajaj, było blisko celnego podania. No. Może następnej akcji. No, może w drugiej połowie. Może w drugiej połowie. Nie od razu. Nie, też jestem ciekawy, jak to się stało, że sztuczna murawa aż tak jest niezależna, aż tak potrafi interweniować samemu, włączać się w ten mecz. No bo tutaj ewidentnie zainterweniowała, pachniało rzutem rożnym dla Legii i sztuczna murawa wzięła sprawę w swoje ręce i nie było tego rzutu rożnego. Nie będę spał, dopóki nie dowiem się, jak Wszołek próbował obić tego zawodnika, że ta piłka że nie wyszło. Też jestem w sumie ciekawy. Szymon, wszystko szło dobrze z planem, dopóki nie straciliśmy bramki. No tak. Follow up do Wojciecha Stokowca. Wojciecha Stawowego. Zawsze aktualny. No powiem szczerze, że trochę zelżały emocje. Dlaczego? A nie miałeś emocji, jak Wszołek walczył o to, żeby był rzut rożny? Dokładnie. Właśnie wydaje mi się, że powinniśmy sobie wyimaginować jakiś cel taki na ten mecz i się emocjonować, czy Legia go osiągnie. Właśnie na przykład typu strzał, ale z pola karnego, żeby nie było za łatwo. Bo może, wiesz, uderzy potem rozpaczy 30 metr i zaliczą jako celny strzał. Dobrze, dobrze. To niech każdy ustali, tak? Jakiś strzał. Ja celny strzał. Ja też będę. O, za chwilę się dowiemy, co się wydarzyło. Nie, nie dowiemy się. Pan strzelec dwóch goli, tylko pana albańskiego sędziego bardzo tutaj skrzyczał. A pan sędzia niewzruszony. W ogóle czemu ma dwa dźwigi na koszulce? To jest jakiś ten sponsor techniczny? Tak, producent dźwigów. Nie. Dwóch. Aha. Oni tylko dwa dźwigi wyprodukowali, ale chcieli właśnie chcieli o tym sprzedać, bo właśnie stoją na podwórku, bo żona krzyczy, wyprodukować te dźwigi, stoją tu już, nie wiadomo ile. Zbudowaliśmy te dwa dźwigi, ale nie ma kupców na te dwa dźwigi. Bardzo chcielibyśmy sprzedać te dwa dźwigi, bo ciężko jest wjechać. Dokładnie, auta nie będzie zaparkować. Bo te dźwigi. Gdzie dla dziecka zjeżdżalnia, tu nie ma miejsca. Żona mówi, że tutaj klomp, nie do niej może dać, bo dwa dźwigi stoją. O, dwa dźwigi będzie nabijał? Kupcie, nie, nie. Kupcie dwa dźwigi. O. Już myślałem, że Wszak będzie nabijał, ale jest rożny. Jest rożny. Świetne podanie w ogóle, takie w stylu Jozue, więc podejrzewam, że to mógł być Jozue, który już bardzo mocno wkurzony tym, że nie ma środka pola, pewnie cofnął się na własną połowę. Ale to ja mam taki cel, słupek albo poprzeczka. O, to za dużo. Panie. To trochę za ambitnie, Leszek. Jak na ciebie, to się dziwiłem, że tak ambitnie. O, karny. No, był rożny, nie. Jeszcze nie, jeden rożny. Dużo rzutów rożnych teraz. To jest skuteczna broń legionistów. Tylko nie w tej akcji poprzedniej, może w następnej. Jeżeli chodzi o rożne, jesteśmy teraz na fali wznoszącej. Już przeważamy. No, 4-3 w rożne. I co, Moldowianie? In your face. 4 rożne. O Jezus, no trochę przeciągnięte. No, tak, nie. Tak specjalnie właśnie, tak zaskoczyć. O, ale to dobra kiwka, ale tam niestety. No i będzie rzut rożny kolejny. Rożny. Dobrze. Ale Legia do 3 w rożny. Nabija. Jest forma Legii Warszawa. Łukasz Woźnicki na przykład 25. Ziko, to nie jest sztuczna murawa, tylko inteligentna murawa. A, tak, no, na pewno. Tak. A może to jest właśnie murawa z AI. To jest ważne, też. Ważne. Tak, a teraz to się takie rzeczy robią już. Wszystko jest teraz z AI. Mhm. O, Jozue, na krótko. Wydaje mi się, że w tej akcji piłka trafi do Kacpra Tobiasza. Mam takie wewnętrzne poczucie, że Kacper Tobiasz weźmie udział w rozegraniu. Nie wiem, czy on to złapie, wiesz? Czy on to przyjmie? Ale legioniści nabili rzuty rożne, teraz nabijają posiadanie. No. Jozue. Ale prawie, ale zamknęliśmy ich. Nie, hokejowy nie. Zamek. We własnym polu karnym. Tam do Mariusza Czerkaskiego na drugą stronę trzeba przerzucić. No i jeszcze Wszołek, już są na kole, już coraz bliżej Tobiasza. Ale jest przerzuta. No. Jest przerzucik. Kuna, no o! O. Ale, no i troszkę prawie.
No ale nie, nie jestem usatysfakcjonowany, bo nawet jeśli teraz Molde faktycznie dostarczy piłkę Kasperowi Tałyszowi, to jestem rozczarowany, że to nie sami legioniści. Tak. Wykonując rzut rożny, to jest jednak skuteczny sposób, żeby nie dopuścić do utraty czwartego gola tuż przed przerwą. Z rzutu rożnego zagrać tak, żeby Kasper Tałysz wziął udział w akcji. Dzisiaj niebezpieczna sytuacja, bo ten czwarty gol w pierwszej połowie dało się tego uniknąć. Gdyby dłużej rozgrywać tę piłkę na takie właśnie narzuty rożne, gdzieś tam posępi, a przez Tobiasza zagrać. To się zrobiło niebezpiecznie. Nerwówka. Nerwówka jest. Duża nerwówka. Duża. O, i z faulem Szołek, czy nie out? Nie, spokojnie. Tutaj jak tylko w grę wchodzi jakikolwiek sposób pokazania się przez Legijną defensywę, to nie ma się czego obawiać. Mhm. Nie ma się czego obawiać. Ja wam powiem taką ciekawostkę. Kapał jest bardzo szybki. No. Naprawdę. O, jak tutaj. On leci. Tak szybko zleciał do pierwszej ligi. Że to naprawdę była sztuka. No. Kto to jest? Powiedzcie mi, kto to jest teraz w szybkiej ulicy? Elitim. No to albo Jozue. A nie, to Elitim. Elitim, no proszę. Tych. Duża elegancja w ruchach przed chwilą. Świetnie, tak. Tylko nic z tego nie wynika, bo podaje do tyłu. No. Duża elegancja w ruchach, pamiętaj. W ruchach, a nie w grze. Daj spokój, okay. Zobacz, tam. O. O, tu. Ciach. Proszę bardzo. Fu. I już, cyk. No, chodź, zazębia proszę. Się tak. No. Ten atak pozycyjny. Jest to uzębienie, które miałem kilka lat temu, remont. Ale się zazębia. Tak. No ładna piłeczka. I teraz Patryk Kun. I tu ten siup, rzutka, cyk. No. O, proszę bardzo. Jest domknięcie. No, prawie. Ze strzałem. Ajajaj. Zablokowali. Ale Patryk to... Zobacz, jaką ładną piłkę rzucił Patryk. No, ale nad poprzeczką. No. Już Patryczek wracać. Nad poprzeczką. I to właśnie chyba Jurgen Elitim. No, ale jak tak klepali. Tu jakby to szczupakiem zamknęli, tak. To by było ładnie, ale nie zamknęli. Mm-hmm. To był ten błąd. To jest moje ulubione w ogóle, ostatnio sobie odpaliłem. Bramka? Nie. Ligę Plus. Mm-hmm. Po kolejce. Mm-hmm. I tam jest absolutnie mój nowy ulubiony fragment. Tak? Jak jest analiza. Proszę zatrzymać klatkę. Jest tak. No, tam jakaś akcja. I no, pokazują, że no, ta akcja się nie udała, bo coś tam. I jest zatrzymanie klatki i wtedy jest tak. Ale Patera, jakby ten zagrał do tego, a ten walnął z całej epy w okienko, to by był gol. I to jest ta fachowa analiza. O, uwielbiam ten moment. Tak, nie, no, muszę przyznać, że te analizy to jest trochę chybiony pomysł. W tych, muszę przyznać, w studiu, moim zdaniem, no. Kanal Plus. Bo tak, leci się jakaś bajera o tym meczu, tu gadka, jakiś ogólny kontekst. No. Dobra, robimy analizę. Nie, właśnie tak, gdyby ssał pety i tu poszedł, to by było dobrze. I moim zdaniem, i to jest bez sensu. Znaczy, widz nie oczekuje tego, żebyś analizował jakąś jedną sytuację. Która się na dodatek nie wydarzyła. Ale generalnie, nawet jeśli, to nie, ludzie nie chłoną czegoś takiego, że o, fajnie, że się dowiedziałem o tych półprzestrzeniach, tak? Tylko nie, ale... moim zdaniem po prostu został kupiony już sprzęt do tych analiz i zaraz trzeba skorzystać, bo głupio. One wytrącają te dyskusje z rytmu jakieś. Jest bajerka, tu gadka, jakieś ogólne wątki. Dobra, teraz mamy akcję z 54 minuty i on tu biegł. A ten nie pobiegł. Tak wracamy. Nie, ale właśnie... O czym to mówimy? Ale nie, ale tam się włącza taki głos ekspercki wtedy. No tak. Ale jakby tu walnął z całej epy i tu podał, to było dobrze. No ja rozumiem, to jest taka nowa lika, ale no, no moim zdaniem to nie działa. To jest za dużo. Jedna sytuacja jakaś w kolejce, jesteś w stanie znaleźć coś ciekawego. Ale co mecz, trzy sytuacje, jak masz godzinny program? Ale wiesz, za dużo. Sytuacje trzy są naprawdę? No oni tam trzy sytuacje analizują, jak no tak. Omawianie meczu trwa, nie wiem, 10 minut w Lidze Plus i jest ze 3 minuty na to. No nie, to ja dużo. Myślałem, że jedną jakąś taką, faktycznie jeszcze taką znamienną. Nie, to w każdym meczu tu ci mówiłem, że ten jakby z całej epy walczy, to by było spoko. Bo jak nie będziesz korzystał z tej maszyny, to ona zjada ludzi. Ale się karmi albo sytuacjami meczowymi, albo krwią. Musisz ją nakarmić tymi sytuacjami. Przeanalizowaliście tego gola, bo inaczej Wojciech Jagoda może być w maszynie. Dobrze. Naprawdę, to nie jest dobre. Ale jeszcze to coś pięknie powiedziałeś, że to jest nowa lika. Nie, mój drogi, ale my się tym zachwycaliśmy na etapie analiz Andrzeja Strejlała gdzieś na mundialu, gdzie grał Engel. To była wtedy nowa lika. No ale jeszcze wiesz, jak gra reprezentacja Polski. No to jest, ale jak gra Radomiak z Wartą, to przecież naprawdę, że Wizinger dobrze przypresował i są trzy akcje Warty. Trochę jest tego za dużo. Mówię, Kanal Plus robi świetną robotę w opakowaniu, ale moim zdaniem trochę za dużo jest tych analiz, takich drobiazgowych tych sytuacji rzeczywiście.
W międzyczasie dobiegła końca pierwsza połowa spotkania. Po pierwszej połowie spotkania Moldeczki delikatnie lepiej osiągnęli pewną przewagę. Ale optyczną. Na murawie, trochę optyczną. Natomiast no też strzeli gola. Tam od razu strzelili. Jednego gola. Tobiasz pomógł. Strzeli jednego gola, a potem też drugiego gola. No i ale też, nie może trzeciego. I Legia też straciła gola. I to Legia straciła też gola. Czyli ale nie zapominajmy o statystykach Rożnych. Było źle, a Legia pod koniec nadrobiła. Jest 5-3 dla Legii w Rożnych. Sprawdziłeś czy liczyłeś? Liczyłem, bo patrzyłem od 3-4 i potem był jeszcze jeden. Dobry jesteś z matmy. No, to widzi pani Jolu, Julek cały czas ale z matematyką. Jedyne, czego potrzebujemy teraz, jako polskie piłkarstwo, żeby być w dobrej sytuacji, to żeby Zbigniew Boniek zsiadł w końcu z Kusaka i przeforsował UEFA, że gramy na Rożne, nie na gole. O, a to możliwe, bo dzisiaj zarzucił Zbigniew Boniek tweetem, że na tym poziomie sztuczna murawa. O, takie dał emotikony. A jak cesarz tak robił na tych. Więc może być tak, że dobra, słuchajcie, moi ziomkowie w UEFA, FIFA, ja robię tak, że jak grałem na sztucznym murawie, to się czym rzuty Rożne. No ale wcześniej wrzucił właśnie Zbigniew Boniek tweeta, gdzie jest na Kusaku, więc no. Jest trochę zdekoncentrowany, tak? Tak trochę Kusaki. Podoba mi się ten tytuł, Nel Mondo di Zibi Boniek. No. No, przeczytam lit, po prostu tak mi się podoba język włoski. To jest fragment speciale Stalloni z gazety Il Trotatore. La compagnone di Juventus e Roma, oggi viceprezydente UEFA, racconta le origini della sua passione, il pallone e i cavalli. E sentencja, nejle corse canisulki e la adrenalina. To jest, nawet wiem co to jest. Adrenalina, c'è nelle partite di calcio. E l'avvento italiano d'eccellenza li picca. Mi completo e mio rifugio dell'anima. Wszystko wiadomo, sprawa jasna. Adrenalina, Juventus Roma, no. Mozzarella, grana padano, alla arrabbiata. Zróbmy reportaż z wyścigu Bońka w Kusakach. Ale z Neymanem, bo oni tam razem. Oni razem w Kusakach? Nie, oni mają się na żużlu ścigać. Na żużlu mają się ścigać? Tak. Ajajajajaj. No dobrze. Podobają mi się te kciuki, że Zbigniew Boniek zawsze jeszcze zostawia, tak? Jak masz taki, nie jesteś pewny. No co? Czy to pozytywny, czy negatywny, to zawsze zostawia. Albo no, jest tak. Na przykład konsulat w Rzymie to przyjemne miejsce. No, okej. Okay. Albo sztuczna murawa na tym poziomie. Niezbyt. No ale słuchaj, komunikat jest jasny i to jest najważniejsze. To, wiesz, we współczesnych czasach jasny komunikat to jest wbrew pozorom dużo warty. Mm-hmm. Podobały mi się też kropki w jednym z ostatnich tweetów z Michała. Ja nie wiem, czy chcecie się zapoznać z tym tweetem, czy może go znacie. Ja nie słyszałem, musisz przeczytać. Kropki są w losowych miejscach. Co on pierd? Kropki. Ciekawe, jakie tam są. I. Pierwszy raz go słucham. Myślałem, że to kawał skurwys. Kropki? Skurwys. Kropki A. Czyli Zbigniew Boniek ocenzurował syna w wyrażeniu skurwysyna. Nie, Yna samo, tak? Samo Yna. Jest gorzej. Ale nie, bo nie wiadomo, jakie tam literki są. No tak, tak. Jest gorzej. Żeby nie było wątpliwości, chodzi o Samuela P. Chory człowiek. I teraz uwaga. O, właśnie nie wiedziałem, o co mu chodzi, że ten, ale już wiem, że to jest. Chory człowiek. Bo to, ale zobacz, jak było tak, to mogło być tak, że chory człowiek, a poszedł gdzieś, wiesz, tak. Jest przeziębiony, że poświęca się, że może tak majaczyć, bo ma 44 stopnie gorączki. I to było chory człowiek, a że to był chory człowiek, to znaczy, że po prostu tak, to jest niemądry. Takie uściślenie bardzo ważne. Także. To co, innymi słowy, trzeba postawić znak równości między działalnością pana Samuela P. Nie wiem kogo, Samuela P. I sztuczną murawą w Norwegii. No, tak. Ten tak, sam tak. Gest Zbigniew Boniek wykonał. Tak było, zdecydowanie. Adam O. nam tutaj melduje, że Szpakowski jest z TVP. O. Prawda? No jest. O, jako tak. Ekspert? Jest Dariusz Szpakowski. Ciekawe, czy każą mu te trzy sytuacje analizować. Dobrze, panie Darku, mamy 3 minuty. Proszę wybrać 3 sytuacje. Natychmiast. O, bo inaczej maszyna nas zje. Szybko. Szybko. Analizuj albo umrzemy. Ale w sumie super. Dlaczego Dariusz Szpakowski? Idealnie się nadaje jako ekspert przy takich meczach. Ja nie szydzę. Nie trzeba jakieś bardzo... Nie szydzę, po prostu jest to powrót, który
jest nieoczekiwany. Znaczy, trochę oczekiwany po tym, co powiedział Kuba Kwiatkowski w rozmowie. Że Szpakowski wróci. Tak. Odkąd powiedział, że Dariusz Szpakowski będzie w studiu na Legię, to jest już oczekiwany powrót. Tak. Nieoczekiwany był zanim powiedział to Kuba Kwiatkowski, czyli nowy szef TVP Sport. Mamy tutaj teraz analizę sytuacji poszczególnych po to, żeby maszyna nie zjadła ekspertów w studio. Ale nie jest rozrysowana. To są tylko powtórki. To są powtórki. To nie zdęczamy. A musisz zostawiać stempelki, tam musisz teraz znaczki, stopy. Narysować kółeczko. Jakby Grosicki do tego i ten z całej epy w okienko to był. Tak. Jakby tu umiał grać i by kopnął, to by wpadło. Ale z całej pety. Z całej pety. Jest osobny taki znaczek, tak. taki ogień z FIFA 2002, tak. że na z całej pety. Ale zróbmy kiedyś w Uniwersum Ekstraklasy. Specjalną analizę sytuacji. O. I będzie z całej pety. Jestem za. Dobrze, ja przygotuję to na najbliższy odcinek. Trybun Ludowy nam szał 10 zł. Olki, czy zrobicie poradnik dla ojców? Pozdro. Pewnie kiedyś zrobimy, natomiast do tego trzeba się mocno przygotować, zwłaszcza, że większość książki to były parafrazy, że nie musisz być idealny, bo nie ma idealnych tak naprawdę, że jak już jesteś, to już jest dużo, jakkolwiek czarnym humorem to zalatuje i tragicznie brzmi, no to takie są niestety realia. Patrzę jeszcze na czat, czy zgłosił nam jakieś tematy, które są ważne i otóż tak, snajper z Zurychu. Di Agostini, złóż swój model stadionu Molde. W numerze jeden fragment sztucznej trawy. Dają na początku to, co najważniejsze. No, jeśli chodzi o sam mecz, drodzy eksperci, co sądzicie? Ja bym chciał porysować, ale nie mam jak. Bo ja bym powiedział, że jakby rozsławił z całej pety, to by był gol, ale nie bym niestety. Tak, właśnie. Jedyne, co nas powstrzymuje, to właśnie kartka, długopis. My byśmy zarysowali że jakby Capaldi biegł jeszcze szybciej. Tak. Moim zdaniem problemem Legii jest to, że Capaldi jest za wolny. Jest szybki, ale jak byłby szybszy, to by się zmieniło. Moim zdaniem na przykład największym problemem Legii aktualnie jest to, że Artur Jędrzejczyk jest za młody. Ma za mało doświadczenia. Jakby grał przeciwko Bogusławowi w Wyparle w debiucie, ale jeszcze wcześniej. Tak, przepraszam bardzo. Z Wyparłą, to tak. A że Robert Kolenowicz od tego czasu zdążył być reprezentantem Polski, trenerem Pogoni, asystentem. No dużo, dużo różnych rzeczy zdążył zrobić. Artur Jędrzejczyk jak stał, tak stoi. Tomasz Hajty też wiele rzeczy zdążył zrobić od tamtego czasu. Dostać pilny telefon. Dostać pilny telefon. Trochę tego było. Czas płynie. No tak. No nie dla Artura Jędrzejczyka. Nie. Ile celnych strzałów na bramkę strzeżoną przez... Musicie dać mi chwilę. Przez Petersena, Olivera, 22-letniego, wartego 338 tysięcy euro. No. Ciekawy jestem, skąd freshcore taki dokładny. No nie 339, no. Ty właśnie 338 tysięcy euro jest warty. Czy ma metkę naczepioną? A nie, ja myślę, że właśnie ci goście tam siedzą. Daj 330, będzie takie fachowe. Właśnie nie 400, ale że my analizujemy, to weź daj takie szczegóły. Że nie dziewiątka na końcu, no. Tak. 400 ton był warty rok temu, jak był 21-letni. To jest tak, jak was próbowałem w quizie zwieść, że tam była marka zegarka, jakieś tam ze szczegółami, nie? No, i oni tak robią z tym, nie? No. Kontrakt tylko do grudnia. Niedługo. Na bramkę Petersena, ale miało być pytanie quizowe. Ile strzałów Legia oddała celnych na bramkę Petersena? Zero, bo przecież ja powiedziałem, że ja liczę, że wygraną Legii będzie ten pierwszy celny strzał. No. Tak. To nie było trudne pytanie, no jako... Szkoda. Liczyłem, że jakoś bardziej was zaskoczy. Nie sądziliśmy, że matematyk jest taki z nami. Tak. No jest sytuacja jest taka, że się komuś wymknęła. Wydaje mi się, że odsiewając szyderę, to chyba nikt się nie spodziewał, że aż tak źle to będzie wyglądało. No moldeczki, ja pamiętam nasze rozmowy tak jakby były rano, bo były rano dzisiaj, kiedy nagrywaliśmy pierwszą część programu Tetrycy, że no raczej się spodziewaliśmy, że Legia to raczej, jeśli nie wygra, to zremisuje i to tak po dobrej grze, bo Molde to nie są podogliczane. Znaczy, oparliśmy ten osąd na bardzo twardych argumentach, kompletnej nieznajomości Molde, nawet nie sprawdzeniu, kto tam kurwa gra. Nic. Ale to... no Molde, no to tak z nazwy mówisz, chyba będzie dobrze, nie? To nie jest Fiorentina. Słyszysz jakąś włoską nazwę, to nie, to oni są, ale Molde.
Tak. No jeszcze widzieliście, że Capaldi szybko biega. No, jak masz szybko biegającego Capaldi. Capaldi biega szybciej niż Cyprian Mrzygłot. Rzuca oszczepem. Poza tym rano już wiedzieliśmy, że nie zagra Slisz, nie zagra Mucci, więc możliwe, że zagra Rosołek. A to, to od razu tworzy handicap. Molde zakończyło ubiegły sezon Elite Serien na 5. miejscu. Oglądając plecy takich zespołów jak Viking, Tromso, Bran i Bodoglimt. Bodoglimczanie zostanie mistrzem. To tak, Bran to jest z gry o Tron. Tak. To jest tam bumbutan. Viking, Viking to jest serial wikingowy. Nawet nie muszę mówić, jaki jest Viking do groźny zawsze. No. Ale Molde traciło 19 punktów na koniec sezonu do Bodoglimczan. To wydaje mi się, że to jest sporo. Zwłaszcza, że Bodoglimczanie to jest zespół, który my dobrze znamy. Wiesz co mi właśnie uświadomiłeś? Że Molde to nie Bodo. Nie. Ja byłem przekonany, że to jest jeden twór. Na szczęście nie. Serio, mówię zupełnie serio. A to że tam Molde, Modo, to wszyscy. Ty też masz sztuczną murawę. Tak. To ten sam klub. Z Bodoglimczanami mogłoby być ciężej, skoro skończyli ligę 19 punktów przed Molde. No, więc tak wygląda sytuacja Molde, zespołu z Aker Stadium. Dwa inne kluby, to mnie zaskoczyłeś. No, w Norwegii jest ich wiele, jest wiele klubów. Kuba, skoro trwa przerwa, przypomnijmy jeszcze jakąś promocję. Coś. Dobrze, jest sytuacja taka, że jest promocja na Canal Plus online. Jeśli wpłacicie 50 zł depozytu na konto w Superbecie i podacie specjalny kod, znajdziecie ten opis pod naszymi filmami, to możecie przez 3 miesiące oglądać Canal Plus online, czyli dla kibiców z Łodzi zwłaszcza. Mhm. I to już nie tylko, że z zachodniej Łodzi, ale z całej Łodzi, to może być promocja do końca przygody z Ekstraklasą ich ukochanego klubu. Tak, to naprawdę jest warte, bo akurat sobie jak się wam skończy promocja na ten Canal Plus, to już będzie wszystko jasne. I w TVP. Wszystko będzie jasne i w TVP. Dobrze, mam dla was nowy... Właśnie, pierwsza liga w przyszłym roku gdzie będzie? TVP. TVP. To będzie dobrze chyba. Teraz Szpakowski może komentować. Ale będzie chyba dobrze opakowana. Myślę, że tak. Będzie wydaje mi się, że tak. Ale w sensie, ale nie będzie trzeba będzie kupować jak na Polsacie. Nie, będą streamy darmowe, myślę, że na TVP Sport. Kurde, jest też ważna kwestia, że to już nie będzie TVP Sport Marka Szkolnikowskiego. Bo Marek Szkolnikowski był jaki był, ale był i wiadomo było, że jak coś robi, to robi na grubasie. Aha. A Jakub Kwiatkowski, jeszcze go nie wyczułem, czy to będzie tak, że faktycznie będzie mecz ŁKS Sandecja, nie, Sandecja nie awansuje do pierwszej ligi, ŁKS Resowia i będzie studio na Marsie i z Marsa będą eksperci komentować, kosmici. Czy jednak będzie tak bardziej oszczędnościowo, że no dobra, Polsat ma tę jedną kamerę, nam pożyczy, to my z tej jednej kamery zrobimy relację. Znaczy najważniejsze, żeby kupili do TVP Sport, do pierwszej ligi, maszynę do pożerania ludzi, tak. Jak nie zrobią analizy, czy strzela z całej pety. No tu mamy sytuację Resowi, trzeba ją przeanalizować przez 5 minut. Rozrysujmy. Jak by tu strzelił z całej pety Skajora, to by wpadło, ale on tu stał zamiast strzelać z całej pety Skajora. Tak, to jest to. Mam dla was konkurs, jak chcecie. Debiut Rosołka. Czy będziecie zgadywać zawodników Legii Warszawa? Legii Warszawa? Mogą być rezerwowi. To było wtedy, co ludzie odkryli, że jak wrzucisz mięso do wody, to zrobi się z tego zupa. To było w niedzielę. 5 lat temu. Kto grał w Legii 5 lat temu? To ktoś. Czekaj, czyli sezon 2018 gdzieś? 19. Grał jeszcze Rzeźniczak? Znaczy nie ma go tutaj, może grał, ja nie wiem, ale okay. Nie ma Lewczuk? Lewczuk, jest Lewczuk. Jest Lewczuk, dobra, to już jest ważny trop. No, Jędrzejczyk. Nie ma Jędrzejczyka. Nie ma Jędrzejczyka? No, był za granicą wtedy był jeszcze. Może był stary. Jeszcze taki mu, trzy zmiany w Legii. Może był za stary Jędrzejczyk. Czterech zmienników w Legii, to jak... A się wkurzył Runiajić, rany. No, nie spodziewał się. Dobra, czyli Lewczuk jest, to będzie Kopczyński. Nie. Ajajaj. Jak jest Lewczuk? Guillerme? Nie. Dobra, zgadliście z Lewczukiem, co było jednym z mocniejszych nazwisk, bo to dosyć dawno było, jak Lewczuk grał na poważnym poziomie, ale mam dla was topowe nazwisko na ławce. Inaki Astis. Inaki Astis? Tak. A Rosołek w ogóle z bramką. To był mecz Legia Lech. Rosołek wszedł, bramka. No i wciąż wierzą. O, wchodzi Kapustka za Pekarta. Ale za Pekarta to chyba Blasz Kramer wejdzie, tak mi się wydaje. O, to jest poczwórna zmiana, a to oznacza, że będą w cały świat wypisane. Myślicie, że... Stanko z Fitlica. O, Burg wchodzi. No, ma. Capaldi szedł. Co? Taki szybki. I go tak nabiegał. Jak to? No. O, jest dlaczego Augustyniak? Zdejmują takiego szybkiego piłkarza? Augustyniak w miejsce
No, Zyby. W miejsce Zyby. O kurde, szokujące, że przyjechał junior z Albanii, od razu pierwszy skład i to średnio wygląda, a masz Augustyniaka, który dosłownie zęby zjadł na polskiej piłce i on siedzi na nas. Dobrze, panowie, ale brakuje nam czwartej zmiany. Co jest grane? Nie, no może Runiajs uznał, że jednak... Że trzy wystarczą. Morishita! Morishita za Kuna. Ale nie, Kun zrobił dobrą wrzutkę, ze dwie nawet. Znaczy, biorąc pod uwagę, jak ta pierwsza połowa wyglądała, to te dwie wrzutki trzeba szanować. To była jedna z lepszych rzeczy. A Wszołek co zrobił? Nic nie zrobił. Jak? Raz próbował wybić, obić rywala i wywalczyć drożne. A panowie, są też dobre wiadomości. A nie, jednak nie ma. O, tak. Tak, tak. Ile chcesz? A ile jest? 29. To 41. Dobra. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Chciałem powiedzieć, że dobra wiadomość jest taka, że Szturm gra z Szymona Wodarczyka prowadzi ze Slovanem Bratisława, idąc po kolejną fazę. Ale prowadzi, natomiast Szymon Wodarczyk jest na ławce. Więc nasz super snajper wart 4,2 miliona euro, bo tyle jest na fresh starterze. 4,32. Ja czytałem, że oni powiedzieli, że jak go sprzedadzą, to tylko za 20 baniek. Ja to mówię, bardzo no, dużo. Tak? No tak. Co ty gada, Wodarczyka? Tak. Ale wbrew pozorom... No to, nie jest jakiś, to nie jest Piotr Wodarczyk. Ale wiesz co, tam czytałem, on ma naprawdę niezłe cyfry. W sensie... No w tych bramach... Coś, palne głupoty, ale sprawdźcie sobie cyfry Włodarczyka w tej rundzie i to wygląda jak zawodnik, którego z Austrii akurat może za tyle wytransferować. Za 20 baniek się młody napastnik, z którym sprzedaje zawodniku? Stary, nie wiem czy wiesz, w Radomiaku gra za 14 baniek chłopak, którego Kalman tak nawinął, że do tej pory się odwinął. Wiesz, bo ja też znam szkołę negocjacji z targów Drzewicy. I facet mówi, ta gęś stuwa, mam dwie dychy, umowa stoi. I to tak, jest być... z czego schodzić. Jeszcze musi być z czego schodzić z tych 20 baniek. No 5 goli z tych 18 meczach, ale nie wykluczam, że jakieś statystyki. A jakieś skarnego? Nie patrzyłem aż tak dokładnie. Patrzę sobie też na wyniki w Lidze Europy, bo tam są poważne zespoły, ale niestety nie ma tam Polaków. Są poważne zespoły, nie ma Polaków. Nie, no, żartuję, jest Łakomy. Jest Łakomy, który gra... No właśnie, co u mnie, kurczę, ja tęsknię za Łakomym. Mhm. Co u niego? No wkrótce wróci pewnie. Właśnie nie, rękę zrobił piłkarz Legii, a nie, nie zrobił. Przegrywa 1-2 ze Sportingiem. Ale gra. Gra, w pierwszym składzie Łukasz dobrze, Łakomy. Że gra. Łukasz Łakomy generalnie, powiem wam, że gra regularnie i regularnie ma niezłe noty na freskorze nawet. Także... On ostatnio, znaczy na początku siedział sporo na ławce, bo nie widzę mistrzów grali generalnie. No chyba tak, chyba tak. No. Tak, bo to był ważny czynnik przy jego decyzji, nie zagrał. Nie, żartuję, zagrał, oczywiście, że zagrał. Albo chyba, że nie, zaraz zobaczymy. Ławki. International Cups, tak, dwa występy w Champions League zaliczył. Ale mi się smutno zrobiło, bo ja też nie za Łakomym. Łakomy super piłkarz. To był taki, to był super piłkarz, tak bym do kadry, ulubiony. Do kadry był mój ulubiony zawodnik w ogóle w Ekstraklasie. Ej, w zeszłym sezonie. Jeśli bierzemy Dziczka, to dlaczego nie Łakomego? No, Łakomy jak grał w Ekstraklasie był dużo lepszy niż Dziczek. No, tak. Oczywiście. Tylko nie zna Probierza. No. A czy prawie się nie zna Łakomego? Duży błąd. Zmieni. Z Chrzcin. Ale przynajmniej będą jeszcze różne fajerwery. Czy ktoś chce tego czarnego płynu? Ja dziękuję. Fajerwera będzie taka, że gra dzisiaj Ludogorec z Servette Genewą. I to oznacza, że w pierwszym składzie Jakub Piotrowski. Nasz być może podstawowy zawodnik, jeśli chodzi o najbliższe mecze reprezentacji. 17 meczów w tym sezonie, 6 goli, 3 asysty. Jako taki pomocnik wcale nie dziesiątka, to nawet fajnie to wygląda. Wiesz co jest smutne w meczu barażowym reprezentacji Polski? Że absolutnie nic nie zależy od nas. Niezależnie jaki skład, kto będzie powołany, kto będzie na ławce, kto będzie w jakiej formie. To wszystko zależy od kolan Kosty Wasiliewa. Mhm. No. I czy Ortezę dobrze naciągnie. No. I tak naprawdę tyle mam do powiedzenia w tym meczu. Mhm. Nie no, naprawdę, jak endobiodro zadziała tak jak powinno, to będziemy zdrapywani z murawem. Tak wszystko może zależy. Że jak tą Ortezę dobrze nakręci, to przecież jak to będzie rezonowało, to przecież te piłki to będą latały jak... Egzoszkielet, w którym wystąpi Kostia Wasiliew. W zasadzie Kostia Wasiliew będzie pierwszym mechem, tak, który mecha wyjdzie Kostia na Adam, o, mecha to, to jest rzeczywiście trudna sytuacja. El Kamil, jestem zdumiony, że duet Jozułek-Rosułek nie roztrzaskał Moldę. Ja generalnie też. Wszyscy są zdziwieni. Myślę, że sam Rosołek też jest rozczarowany tym, że nie roztrzaskał Moldę. A mam pytanie, czy Rosołek jest cały czas na murawie?
No nie zdejmujesz asakier. Tak, dokładnie. Z planszy. Powiem ci tak. Czymś trzeba straszyć. Jak to jest dziewiątka karo, to dużo, także... Nie. Dziewiątka karo bardzo groźna potrafi być. Szczególnie jak grasz w dziewiątki. W ogóle ostatnio coś ukryłem. Co odkryłem. Odkryłeś. Ktoś zrobił najlepszy biznes świata ever. No. Jest taka gra, nazywa się Uno. Znam. No, to jest Makao. To jest Makao, zerżnięte jeden. Tylko gorsze. Jeden do jednego, ktoś zerżnął Makao, no tak. Nazwał to Uno i sprzedał na cały świat. Tylko jest gorsze. No. Uno jest gorsze, bo nie ma żądania jobkiem. No właśnie. A masz wszystko, masz króla karo, znaczy wszystko króla pik, króla kier, wszystko. Wszystko masz, tylko no jeden jest plot twist, że masz odwrócenie kolejności, w sensie, że nie idziesz według wskazówek zegara, tylko jest karta, która to odwraca. To jest jedyne co ten. A możesz tak grać też w Makao, że dama cofa, znaczy nie, że piki cofają. Grasz cofają? Piki cofają, możesz taką zasadę wprowadzić. Że jak dajesz pikiem do góry, to wraca. No to ciekawe. Ale kurczę. Ty dajesz królem pik, na przykład właśnie atakujesz do tyłu gościa. No ale to jest po prostu, to jest pomysł biznesowy, ktoś miał wspaniały. Nie, dlatego nienawidzę Uno, bo Makao jest taką fajną grę, jak ktoś sobie stworzył, a jest taki pomysłowy, dałem Uno, Czekam, jak ktoś zerżnie na przykład pana, grę w pana i powie, to jest Truno, no grę wymyśliłem. Mister, tak. Tak. Mister. Gramy w Mistera? Gramy. No. I wszyscy właśnie mówią Uno. Wspaniała gra Makao. Jestem Paweł. Makao ma tyle zasad, tyle ustali się w trakcie gry. Jest sporo prawdy. Ale co więcej, Makao ma tyle różnych odnóg, w sensie takich regionalnych zasad, że jak się pamiętam za moich czasów w latach 90. zebrały dzieci z różnych regionów, gdzie były pewne niuanse, kończyło się to zawsze rękoczynami. Nie wytłumaczyłeś pewnych rzeczy z pewnych regionów. Jak jeszcze się jechałem na kolonię, ktoś mówił, gramy dama na wszystko. O Boże, skąd ty jesteś? No. Ściana wschodnia. No tak myślałem. Ale niestety ten pan bramkarz chyba będzie wart teraz 339. O, zarobił. Transfermarkt na bieżąco to wszystko, sztuczna inteligencja. I Jorgen. Ale a czy nawet obrońca? Nie, w obrońce. No to nie zostaje na 338. Kurde, Bele, no słaba ta Legia dzisiaj strasznie. A w lidze pewnie będzie golić. Tak, ale warianty w Makao, że możesz schodzić co? Rzucać po, na przykład takie szóstki. To, że dwie, trzy, cztery, ile chcesz. Możesz rzucić. Ale też chyba ktoś gra, że możesz tylko cztery rzucić. Albo trzy. No okej, okay, no to już tak. Że nie, żeby ewentualnie że tylko parzyste, że tam... Co? No. Co? Ojej! W sensie tylko parzyste, że możesz rzucić albo dwie, albo cztery. Aha, że trzech nie możesz? No. Ale to naprawdę, pogaństwo. No dlatego mówiłem, że to się kończyło zawsze rękoczynami, tylko po prostu brutalna przemoc fizyczna była w stanie wytłumaczyć. I weź przekonaj, że piki cofają, dodają coś ciekawego do tej gry. A ktoś mówi, to dawaj damę. Nie, to ja się nie dziwię kompletnie, że ten kraj jest tak skłócony. Wszystko zaczęło od różnych zasad gry Makao. Makao w lat 90. Są różne rzeczy, naprawdę, możemy się spierać na głębokie spory polityczne. Niektórzy, nie wiem, jakieś nawet takie, kto sojusznikiem, czy bardziej USA, czy jednak Niemcy i kraje Unii Europejskiej. Ale no, ja nie jestem w stanie uznać się za członka tej samego kręgu kulturowego, co ludzie, co tylko parzyste w Makao dają. No. Co jest za zasada w ogóle? I ja miałbym z nimi tworzyć jakąś wspólnotę? Jeden naród? Nie czuję z nimi żadnej więzi. Żadnej. To nie dalej. Czuję żadnej więzi z ludźmi, którzy tylko parzyste w Makao. Jest jakiś kod kulturowy, jakieś wspólne korzenie, historia, język. Ale no nie, no tyle to nie. Prawda. Tymczasem moldeczki w obronie. Jestem ciekaw, jakie czat ma zasady gry w Makao. O, może właśnie. Coś ciekawego. Rzucajcie na czacie jakieś. Łukasz S. Makao, idioto, gramy w pokera. Klasyk. Klasyk to jest. Answer Banger 358. O, to jest królewska gra. A też mam różne zasady. A to jest taki ala bridge? Że każe? O, poprzeczka Legii. Wygrałeś. Wcześniej niż ten strzał. Super, ale wygrał. Ojej, Leszek, naprawdę. Żeby się ty w quizy był taki dobry. A znałem jedno. Znałem Gambit Sandomierski. No dobrze, no to cię uratowało. No. Słyszeliście, że w szachach Gambit Sandomierski to robi karierę taką ogólnoświatową. A i faktycznie super. Kto tak ładnie uderzał? Elitim? Nie, no, kapustka. Rykoszet. Nie, kapustka. Rykoszet tak uderzał. Kapustka. No tak, bo Elitima to już chyba nie ma na boisku. Tak. Ale to gdyby piłka nie uderzyła w piłkarza, to może ale nie uderzyła. Nie uderzyła chyba. Gdzie? Z innej kamery. A nie, ona tak odchodziła. Tak mi się podkręcił? Kurde, ładnie, nie sądziłem, że tak piłkarz mógł Polski podkręcić. Czyli tak zamknął oczy, przecież nie patrzył, gdzie byli. On z całej petry, bo widział na analizie,
Ja bym zrobił teraz, poproszę o zatrzymanie tej klatki, jakby z całej pety, ale w bramkę. Znaczy dobrze, że uderzył z całej pety, ale trzeba było z Kajora i tutaj podkreślasz tego Kajora. Tak. I jeszcze pokazujesz, że tu słupek jest, a jakby trochę tak, to byłby gol. Nie słyszałem nigdy, żeby tak analiza gdzieś stała się istotna. No, Ale ostatnio Daniel Myśliwiec szarpnął ciężką analizę na temat dośrodkowań. O. Słuchałem z uwagą. Na trenerze chyba było. Ale coś zacząłeś, Kuba, o Gambicie Sandemeskim, że robi karierę. Tak, bo jakiś amerykański youtuber szachowy nagrał film, gdzie nazwał to Disrespect Gambit, coś takiego. Okay. Że jesteś tak pewny swojego, że zaczynasz bez trzech figur. Tak jak zaczął wtedy ojciec Mateusz. Ja myślałem, że ktoś to wkumał. Jak to zrobić, żeby polega to na tym, żeby ktoś to odtworzył, bo to jest możliwe do zrobienia. No koniem. Żeby wszystko koniem. No tak, to chodziło. Jakby to zrobili, że jak to było możliwe. To chodziło o to, że jesteś tak pewny swego, że rywal tylko porusza się koniem, wychodzi do siebie. Znaczy nie, sorry, że ty tak robisz, tylko koniem się poruszasz przód, tył, a twój rywal ci w tym czasie swoim koniem zbija trzy figury i wraca do siebie. Wtedy zaczynacie, że to jest technicznie możliwe i zaczynasz, że to jest disrespectful gambit. I polski youtuber nagrał, że co ten Amerykanin pierdoli za kocopoły, jak to jest gambit sandomierski, doskonale znany. Każdy Polak z mlekiem matki wyssał już wie, kto w szachy gra, to wie, że to jest gambit sandomierski. I zaczął disować tego tamtego, że co ty w fraglesie, co ty sobie uważasz, że sobie wymyśliłeś coś, zobaczyłeś w ojcu Mateuszu i teraz kupiłeś. Tam znowu kradną, ukradli nam grafen, teraz nam są gambit sandomierski ukraść. Grafen, gaz łupkowy, Marię Skłodowską-Curie i nawet do Kopernika się przymierzają i do Chopina. Enigma i ile? Ukradli. Rozkradną cały kraj. Ale wiecie, co mogliby nam ukraść? To Macao z faszystymi. To niech to sobie przemawiają nawet na duo. Adama na wszystko na damę? Twoja opinia? Nie. Żadnych udziwnień. Ja jestem normalny. Ja jestem normalny, konserwatywny. Ja też. Ja pamiętam, że ja jednak wywodziłem się z tego nurtu konserwatywnego Macao. Są? 2-3, król, czwórka to są jako rzecz, pauza. Czwórka, pauza, a nie jakieś, dama na wszystko. Dokładnie. Ja akceptuję piki, zapraszam was kiedyś, wszystkie konserwatywne zasady piki cofają, bo to jest fajne. Rzucasz króla pika, a kolega, to za mną jest 5, a on ci odbija dwójką i ty bierzesz 7. Ajajaj. Wiesz jak jest, o Jezus. I grasz tak, masz niby 7, ale wstaje twój kuzyn z tego innego narodu, mówi tak, 7 jest nieparzyste. Nie możesz? Jejku, Arby się znerwował. Myślę, że te zasady z tymi, że piki cofają, to jest aktualnie największe marzenie Kosty Runejcza, bo on chciał teraz, cofamy tą połowę, mam króla, pik. A, brakuje mu, wiecie komu brakuje? Daniela Pika. Żeby cofać. Która to już minuta jest w ogóle? 57. No to pniłem szansę Legii na comeback. Zaraz, słuchaj, strzelimy dwie i będzie... Dawno Legia nie straciła gola. To jest dobry czas Legii. Tak jest. Szarpnęła. No i był ten słupek. Tak. Z całej pety. I Eriksena nie będzie w kolejnym meczu. Ja nie wiem, czy z całej pety. Musiałbym mieć zobaczyć, że zrysowane. No tak. Bo to... Musimy to przeanalizować gdzieś na jakimś... w jakichś mazakach. Na jakiejś maszynie, która zjada ludzi. Jak nie ma analiz. Dobrze, to ja myślę, że trzeba na poniedziałek przygotować jakąś analizę sytuacji. Myślę, że tak, że to będzie. W Dangerous Attack zmierzymy 32-21, pisze Szymon. No. Bo szukam tak właśnie jakichś takich tych... O, Hubert Dead. Daniel Pik jako odwrócony skrzydłowy. Pik odwraca, odwrócony skrzydłowy. To by się działo. Prawie zabrali piłkę obrońcy Legii, a Capaldi byłby szybszy i nie dopuściłby do tego. No właśnie, tak by było. Nie, ale... To jaki skład na ten mecz desygnował pan Kosta Runejcz. Wybrańcy. Ja nie wiem, ja bym chłopa przebadał, czy nie ma jakichś mikroudarów, bo to są po prostu, coś się musiało wydarzyć. Marco Burch był tym, który był zablokowany wtedy przez strzale. Teraz właśnie czytam, stwierdziłem, że zerknę. O Jezus. Znowu ktoś po prostu biegnie z Molde i z tego się powstaje akcja. O, jaki pas. O Jezus. O Boże, jak grają. Nie, tylko nie to. Fuf. Ale to podanie bardzo ładne. Świetna akcja. Tobiasz już był wypuszczony w wojnie. Nie, Tobiasz już nie zrozumiał tej akcji zupełnie. Chyba Legia tego nie wygra. No Tobiasz wychodzi, nic nie kontroluje Tobiasz.
Ten za daleko się wypuścił, chłop, także to dobrze dla Legii. Tobiasz jest dobry w meczach, w których nie ma celnych strzałów. To bardzo dobrze. Na bramkę. Z ruchem bardzo pewnie wyglądał. Tak jest. Cieszę się, że o tym mówicie, bo nasz, znaczy inaczej, wasz kolega redakcyjny Damian Smyk napisał tak na swoim koncie twitterowym. Kacper Tobiasz w tym sezonie. Źródło WeScout. 92 strzały na jego bramkę, 50 obronionych. 54% skuteczności. O, 54%? Uwaga, 34-51 oczekiwane gole stracone, 42 puszczone. 8 więcej niż jeśli chodzi. No to jednak się nie dziwię, że nie sprzedali go, bo teraz już powoli patrzą na takie liczby. No ale co? Pod względem goli uchronionych, czyli kiedy jest XG powyżej, poza top 30 bramkarzy w Ekstraklasie. Top 30 bramkarzy w Ekstraklasie. Też się to rozbawiło i Damian... No tak, bo jakieś rezerwowi powchodzili. Damian one doprecyzował, że właśnie tylu zagrało i no on tak jest poza top 30. No cóż. No byli lepsi chyba bramkarze w historii Legii. Wiem, że kibice Legii lubią Tobiasza. Czasami takie ma mocne hasła, ale te statystyki są druzgocące. No nie są na być poza top 30 najlepszych bramkarzy ekstraklasy według liczb expected. To jest bardzo daleko. To jest ciężkie w ogóle do osiągnięcia tak naprawdę, tak, żeby być, bo to musi być 30 bramkarzy. To nie każdy sezon taki jest, że jest 30 bramkarzy, żeby można było wybrać. Ja nie jestem też tym właśnie ultra wyznawcą statystyk, bo one często moim zdaniem zaciemniają obraz, a nie klarują obraz. No ale przy tak miażdżących statystykach są jakieś granice, to już wiesz, że jest źle. Tak, ja też. I może inaczej. Patrzysz, te statystyki uzupełniają ten obraz, który widzimy w tym meczu chociażby. No po prostu ty jest słaby bramkarz i no ale no to... Ja pamiętam taką dyskusję, że okej, Tobiasz ma słabe mecze, a potem ma też dobre, a później czytasz taką statystykę i... Może jednak te dobre mecze to wtedy, kiedy pada jeden celny strzał. No z ruchem chodzi. No coś, on czasami obroni tak na notę, że to zapamiętujesz, nie? Że wow, świetna para dla Tobiasza, ale tu pomógł. I szczególnie jak takie coś się dzieje w pucharach, no to się niesie mocniej, tak? Więcej waży. No ale później masz taki wynik w lidze. Kto zagrał? Bo statystyki są dziełem hejterów. Tak więc jeśli oczywiście chodzi o Tobiasza, to na pewno tak. Nie wiem, jaki bramkarz mógł... No jaki? No ja ci powiem, Tobiasz. Krzywański z Widzewa jest lepszym bramkarzem, ma lepsze staty. No ma lepsze staty, bo też zagrał jeden mecz tylko, więc trudniej sobie popsuć te statystyki w jednym meczu, ale... No jest beznadziejny ten Tobiasz, nazywając rzeczy po imieniu. Nawet zakładając, że powiedzmy Legia ma taki styl gry, że generalnie to raczej dominuje, że rywale jak mają kontry, no to często to jest tak, że ten gol jest już strzelany z pozycji bardzo klarownej. Ale jesteś w stanie wyliczyć jego te errors leading to a goal, momenty, w których ewidentnie coś zawalił. Słuchaj, ja bym dodał jedno. Przed Tobiaszem gra Capaldi, przecież... Bardzo szybki zawodnik. Masz taki mur przed sobą i problemy? Taki szybki mur. Szybki mur. Rzadko się zdarza tak szybki mur. Jak strzelają, to Capaldi już jest zdarzy się rożny. Ale przecież Legia ma Chłoduna tak naprawdę. Grać Chłodunem i tyle. Ale oni chyba już naprawdę chcą tak Tobiasza sprzedać. Muszą się Europa męczyć i grać sposób, im teraz. Żeby... No niestety nie ten mecz. Żeby faktycznie... Jakby mnie pytali skauci, jest gol. I rozpoczyna się remontada. Pasuje, no ładnie zawinął. No kto jak nie, Jozu. Dobra, ale ładny strzał. Są kibice Legii na stadionie, także cieszę, że nikt ich nie dyskryminował pod tym kątem, że nie mogą wejść. O Boże, czyli jak puścisz jakichś zawodników, co nadają się do gry w piłkę nożną, to można cokolwiek zrobić. Ciekawe, czy Kosta nie weźmie tego na siebie, bo jest trenerem, który bywa szczery dość, więc... Ale tam... No naszło idealnie. Zostawili, może wziąć. Nie? Ale zostawili, miał metrów, ale jemu miejsce zostawili, nie? Tam dwóch było w ogóle. No zostawili tyle miejsca, co Legia w całej pierwszej połowie zostawiła. Oddaję. Ale też ładnie nabiegł, ładnie uderzył. Bez szans, bro. Ale też takie czyste uderzenie. Że... No ale Jozue to jest zawodnik, który coś tam potrafi. Coś tam widział też w życiu. I coś również zagrał. Siadła. 3-1. To jest niezła informacja, bo wracają emocje tak naprawdę. Tak jest. Znaczy... O, Tobiasz! Obsłużył podaniem napastnika Legii Warszawa. A właśnie, jest jedna szansa, że zaraz Tobiasz ostudzi te emocje, bo zrobi jakiegoś babolka. 2-0 u siebie to nie jest wynik nieosiągalny. Ja bałem się przez chwilę w pierwszej połowie, że po prostu już do rewanżu usiądziemy tak, zagrajcie i nara. No. Bo jak tu się skończy piątką, to wiadomo, że rewanż byłby formalnością. Natomiast nawet jeśli Legia by już na tym skończyła i by się skończyło 3-1, to nie będzie tak, że rewanż będzie 2-0 do zrobienia. Że totalnie bez emocji. Na pewno tam tych emocji troszkę. Szczególnie jak zagra Chładun. To już w ogóle. I na przykład jakiś środkowy pomocnik od pierwszej minuty, to było ciekawe. No jak Capaldi wróci do składu. No tak. Bo jest bardzo szybki. I jego szybkość.
Ale wracając do tego wątku, to tak? Kurde, no, biorąc pod uwagę, że Legia strzeliła gola, obiła słupek i jeszcze miała tę okazję, co zablokował obrońca po strzale pana Marco, który ma nazwisko trochę podobne do Brzuch, ale nie pamiętam. Marco Brzuch może pasować. No to faktycznie jakość gry uległa znaczącej poprawie w przerwie, a to oznacza, że wydaje się, że Kostar Runjanić popełnił błędy przy desygnowaniu pierwszej jedenastki. Czekaj, no sugerujesz, że granie z Zybą jako debiut w Legii Warszawa na wyjeździe na Moldę, gdzie jestem ciekaw, ile ten Zyba razy miał kontaktu ze sztuczną murawą. O, Blasz Kramer wchodzi po raz drugi, bo już w przerwie zapowiedziałem, że wchodzi Blasz Kramer. Teraz wchodzi po raz drugi. Co, ale uwaga. Mocno obrazuje, jak wąską ławkę ma Legia. Musi puszczać dwa razy tego samego zmiana zawodnika. Zmiana powrotna, to jest ten hokej. I schodzi Rosołek. O, Rosołek schodzi. No, Boże, ale to trzeba mieć analizę, żeby go zdjąć z murawy. Znaczy, to trzeba rozrysować. Tak, dlaczego on zszedł na konkretnych sytuacjach. Myślę, że tak. To pokażemy, stop dlaczego klatka. Rosołek musi zejść. Tak, tak. Stop klatka. Stop klatka. Za mało strzał z całej pety. No, bo... w okienko. Dokładnie. Skajora. Ja muszę zobaczyć, jak to się właściwie... Ale ja to zrobię. No, to. Jak to się stało, że po raz drugi się pojawił na murawie? A, nie, dobrze. Morisita, kapustka, burk. O Boże, czerwona. Dobrze, że wyszedł Rosołek. Ale ja nie wiem, czy tu nie będzie czerwonej kartki zaraz. A w obramki tylko. Co, znokautował typa? Nie, ale moim zdaniem ta ręka już była poza polem karnym. Nie wiem, czy to VAR... Nie wiem, czy VAR jest na lidze konferencji. To są dość takie, wiesz, rozgrywki mało poważane. Spokojnie, to jest mistrz tej murawie. No. Nie, bo mi się wydawało, że on tak wyskoczył i ręką już za... Na pewno nie kontrolował niczego w tej sytuacji. O, ale seria zwodów. Na sztucznej murawie to się technicznie gra. Jest vibe Orlika po szkole. Ja bym strzelał po prostu. Sprawdził, kto strzelił? Ale wiesz co, to trzeba by im rozrysować. Trzeba by im zapauzować i pokazać, że jakby ten koleś z całej pety, to by bramka była. Flamastr. A to nie jest tak, że Tobiasz wpuszcza wszystko, bo 5 już strzałów celnych jest, więc licząc, że jeden obronił tak, że wypluł pod nogi, to i tak jeden ma taki, co był strzał i nie padł gol potem. Ale teraz no, Mołdawianie się odpalili hokejowo, zamknęli Legię. Aczkolwiek no, jest Augustyniak w środku pola, no to są jakieś nadzieje. A nie jakieś elitimy i inne wynalazki. No ciekawe, tak. Że po prostu nie podeszli do tego, że dobra, to są moldeczki, oni wiecie, tam głównie się zajmują połowym łososiu. Elitim Zyba, no to naprawdę... Elitim jest po prostu słabym zawodnikiem, a jeszcze mają tego jednego, Celiachę. To już w ogóle jest, do niczego się nie nadaje. Czelhaka? No jakiś tam, no, taka co choroba u dzieci jest. A teraz w ogóle jeszcze tego, Haratina się pozbyli chyba z tego, co widziałem. Znaczy on chyba w ogóle nawet niedawno powiedział, że idzie. Boli noga, bo się podpisał z kimś kontrakt. Dobrze jest. O, tutaj pewna interwencja po prostu. No poza, zobacz. No. Jakby był VAR, to moim zdaniem to było poza polem karnym. Jakby tam stał gościu, to by go po prostu zlobował w tym momencie i dziękuję bardzo. Z dupę mu uratowali. Zero kontroli Rosołka, znaczy tego. Nie, o faulu to chyba nie było. Dobra, grałem dalej. Czyli a rozumiem, nic nie było, no tak jakby miało coś być, to no to potencjalna czerwona kartka, więc... No czerwona kartka, bo ręka poza polem karnym, no, to typu. Czerwona kartka by była. Ale zerknę na czat, czy nas nie prostują, że to wy gamonie, co wygadacie. Czy mogą prostować nas jeszcze z tego płynu do kierunku skarżów, no, na przykład, tak jest. Gamonie. To się właśnie rzadko wymienia. Czerwona kartka dla Tobiasza to byłoby duże wzmocnienie Legii, no bo Chładon musiałby wreszcie wejść. Ale nie, już nie masz zmian. A no to Blasz Kramer by stanął, przecież to jest wzmocnienie, tak? No to jasne, że tak. Kawał chłopa, mówisz? No, że wysoki. A. Czego chcieć więcej? Znaczy, szkoda, że Capaldi szedł, bo on byłby szybki w tej bramce. A, no tak, o tyle by... No, Szamuraj wszystko wyjaśnił. No. Czerwona kartka jest tylko w wypadku, jak sędzia gwiźnie. Czerwoną kartkę. Tak, a tu nie gwiznął. No to nie gwiznął. Nie gwiznął. Znaczy, bo my nie słyszymy, czy on gwiznął, no, czy nie. No właśnie. Szamuraju, dziękujemy za uściślenie sytuacji. Trudne bardzo. Nic się nie poradzi na to. Wszystkie zmiany już wykorzystał Kostar Runjanić. Bo raz zrobił 4, a raz zrobił 1. To razem daje 5. No. Trochę się podszkoliło. Jeśli chodzi o matematykę, to dzisiaj poziom jest wysoki. W ostatnim okresie trochę drogowałem. Trochę tutaj odświeżyłem. Julek policzył celne, znaczy nie celne, rzuty rożne. Kornery. No, Molde odzyskał rezon. Za bardzo pochwaliłem Legię. No. Tak mi się wydaje. Teraz... Spokojnie, stawiasz bramce. Tak jest. No tak, ostatnia instancja tak zwana. Podoba mi się nazywanie bramkarza ostatnim instancją. W momencie, kiedy ten bramkarz jest taki strasznie dziadowski. O, to jest ostatnia instancja. Tak. Mogłaby być silniejsza. Jak ten chrupek. Masz 4 zamki i chrupka. I znaczy, te 4 zamki przemawia. Jeżeli ostatnią instancją jest Tobiasz, to ty masz tak, dobra, to już dajcie mi ten wyrok, bo to po co się tam odwoływać. Myślę, że to się zbyt krytycznie dla top 31, dla bramkarza, który łapie się w top 31 bramkarza ekstraklasy. Rzut rożny kolejny prawie.
Też lubię, że czasem jak potrzebujesz napisać artykuł tak ciężko pod tezę, no tak, no spokojnie, on w przechwytach jest w pierwszej 20 defensywnych środkowych pomocników w Ekstraklasie. Właśnie tak, to jest fajne w tych statystykach, że tak. Możesz tam wszystko znaleźć. Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o półbiegi, no, odbiory trzeciej tercji progresywne, to on jest w top 8 najlepszych lewych obrońców 8 ostatnich drużyn. Tak. I tak potem jeszcze możesz te statystyki podać, że tak, proszę bardzo, chcę pochwalić, nie wiem, Rizę Durmisiego. I jest Riza Durmisi pierwszy w przechwytach, w drugich połowach, w ostatnich kwadransach sparingu. A to jest ważne. No. I wymieniasz tak 7 tych, a on tak, tu jest pierwszy, tu jest drugi, tu jest pierwszy, tu jest drugi. Kurde, prawie we wszystkim jest najlepszy w lidze. A to są akurat właśnie przechwyty, ale tylko w momencie, kiedy przecina podania na własnej połowie. I się okazuje, że ma tego najwięcej. Ten Thiago Celias, ten też z UKS-u. Pomocnik. Ja słyszałem, że dużo progresywnych rzutów sędziowskich ma. Każdy wygrywa. Przodował. No. Jest gol. To jest Legia Warszawa. Nie było spanego? Chyba nie. Augustyniak. No kurde, no. To jest Legia Warszawa. Oni tak grają w ogóle w pucharach, nie? Ale zapomnieliśmy o tym, jak Legia wygląda w europejskich pucharach. Ale... że właśnie lubi takie mecze. Znaczy szkoda, że Kosternian się z nami nie skonsultował wcześniej, bo byśmy powiedzieli, że Zyba. No tak. Nie. No. Augustyniak jest. Elitim niekoniecznie. Niekoniecznie. Kapuadi jest szybki, no. To prawda. Ale... no jednak nie każdy jest... No ale nie, w ogóle no. Piękna centra. Czy to znowu Jozue jak zwykle? Czy... Nie, to chyba... Może Elitim. Jurgen? Nie. Jurgen? 22? Jurgen. Jurgen. Ładno, ładno. No to wrzuta piękna. Już wiemy, co umie. Mówiłem, że ma elegancję w ruchach. Tak. O, ale VAR, goal check będzie. Ale nie, nie było spalonego. Jak tak patrzyłem, to... Nie, ani faulu, ani spalonego. Nie, nie, spalonego to na 90%. A może sprawdzałem tę interwencję Tobiasza. A Tobiasz, jednak co w tam i tam będzie czerwona kartka. O, i Rafał Augustyniak. Będzie mnie brzuch hodował. Ale zapowiedział już, okazał, że będzie tyle browarów walił, aż mu brzuch wywali. Po karierze mam zamiar się roztyć. Bardzo fajnie. Golczek. O, wchodzi Berisha. Czy to jest ten Berisha? Czy mają kolejnego? Ja mam wrażenie, że Albania składa się w 90% z Beriszów. Tak, to jest ten. To jest Veton Berisha. A nie, to jednak nie ten. Jest bardzo dużo Beriszów. Tamten to jest taki mrzegłód. Tak, albański mrzegłód. Albański mrzegłód. To jest były piłkarz Wikinga, Bran, Rapidu, Greuther Fürth. Nie wiem, czy chciałbym znać źródło słów. Nazwiska mrzegłód. Znaczy, co oni tu sprawdzali? Kurde, nic nie ma do sprawdzenia. Check-over. Grają. No nie, no bo czyste naprawdę. Nie, bo spalonego nie było na 100%, to nie wiem, co oni z tym sprawdzali. I co, teraz na pewno jest głupio tym wszystkim, co krytykowali Legię Warszawa. Co śmiali się. Mówili, że słabo. I co? Jest 3-2. My od początku wierzyliśmy we trójkę. Ty mówimy spokojnie. 3-0? To jeszcze nie 4-0. No, to jeszcze można odrobić. Znaczy na naszą obronę na pewno jest to, że Capaldi jest bardzo szybki i go już nie ma na boisku. Tobiasz podał tlen swoją udaną interwencją. Tą jedną udaną interwencją. I, no, do drobnych zmian jeszcze doszło w tym zespole. Dobra, no spójrzmy prawdzie w oczy. Awans Legii to formalność. Zostaje tak naprawdę teraz wygrać tylko 1-0 u siebie i potem w dogrywce poprawić golem i to będzie wszystko. Skąd wiem, że będzie dogrywka? Bo to nadgodziny. Więc już naprawdę blisko Legia tego awansu. Mrzygód to staropolskie umrzeć z głodu. Tak myślałem. Tak myślałeś. To ciekawe, jak przyznawali to nazwisko. Dobra, Tomie, damy Mrzygód. Tak zupełnie bez związku nie, z nim. Wiesz, to nie obraź się. Twoim synom damy Mrzygód, bo tobie już nie jest potrzebne nazwisko. Naprawdę to jest ciekawe źródło słów. Ostatnio próbowałem, zapytał mnie chyba Antoś albo Stasiu, któryś z moich synów. Mam ich tylu, że nie jestem w stanie określić precyzyjnie. Skąd się biorą nazwiska takie jak właśnie Olkiewicz? I powstałem, mówię, to jest, wiecie, tak jak jest Król i Królewicz, jego syn, to tak jest tutaj. Olek i Olkiewicz. A ty nie jesteś Olek. I nie wiedziałem, co ty postawić. Naprawdę zagięli mnie. Powiedz tak, to wtedy mówisz gnoju do matmy. Odrobiłeś lekcję? Odrobiłeś lekcję? Gnoju do matmy. Tak. Zamykasz dyskusję. Zamykasz dyskusję. To są te lifehacki ojcowskie. Tak, właśnie. Tak, ja to się nie pieszczę w tańcu. Kurde, szkoda, że to nie weszło w sumie. Ładny. Ale no nie, no wygiął tą nogę tak. No ładnie. Znaczy... Wiesz co, ja byśmy tutaj zrobić taką pauzę. I jakby z całej pety. Tak? I tam to by był ja gol. Ja bym chciał zobaczyć, jak ktoś to rozrysowuje. Nie wiem, czy Woj Ole nas wkręca, czy nie, ale Mrzygód to dzielnica Myszkowa podobno. Skąd ma nazwę ta dzielnica? Chciałbym tam mieszkać w XVII wieku. No teraz wiemy, że Cypian Mrzygód pochodzi z Myszkowa, ale dlaczego w Myszkowie jest
Brzygód, to nie wiem. Ja zaraz może przeczytajmy 17-wieczną historię Myszkowa. Brzygód jest taka wieś też w Polsce. Brzygód. Położona no, na Podkarpaciu, to nie jest tylko niespodzianką. W powiecie sanockim nad rzeką San. Uzyskał lokację w 1425, a zdegradowany w 1543. Przez brak mieszkańców. No nie jest dobrze, nie jest dobrze tam. Gmina Sanok. Jest Mrzygód. Tak, jest Mrzygód, to jest dzielnica Myszkowa. No widzisz, to dlaczego ty widzisz, połowa rzeczy w Polsce się nazywa Mrzygód. Tylko ludzie. Nie mam pytań. Miejscowości, dzielnice, ludzie. Była samodzielnym miastem, to jest ciekawe. W powiecie myszkowskim. Miasta, no wszystko się nazywa Mrzygód. Jest plan Mrzygłodu. Ja bym chciał się dowiedzieć trochę więcej o tym, jak powstała dzielnica w Myszkowie Mrzygód, ale chciałbym, żeby ktoś zrobił tą klatkę i to rozrysował. Jak ona powstała? A patrz, zaczynało się od Mrzygold. Nie, Mrzyglot, przepraszam. Mrzyglot, Mrzyglot, Mrzyglodia, Mrzeglot, Krakowie Artyfikum. Nie wiem, co to znaczy Krakowie Artyfikum. Mrzkilot i Mrzygłot Oppidum. Ale dlaczego? Nie mam pojęcia. A mam do was pytanie piłkarskie. Jak ci chłopcy zejdą z boiska i będą rozmawiać z tymi, co do przerwy rozmawiają, przegrywali 0-3. Z tą czwórką, co zeszła. No, tak. Nie mogę ci powiedzieć, bo myślisz, czytam teraz o lokacji. Mrzygłodu. A jak będą rozmawiali z Tobiaszem? Nie, z Tobiaszem to się to zwykli. Dobra, tam 3-2 jest. 90 minut. Pomogłem coś. Ale z takim Zybą? No dobra, Quendrym. Fajny mecz. Trzy dałeś z siebie. Znaczy dla mnie to jest rozmowa pod płotem, ale z Kostą Runejczem, bo to co on wystawił w pierwszym składzie, to jest jakiś sabotaż, naprawdy... Sabotaż wystawił. No poza Kapaldym, bo on jeszcze... No tak. Pamiętajmy. Jori Kubayashi. No i co? I Patryk Kun to by już z tego zrobił rzuteczkę. Ja się martwię tego twojego Kuna, jak Kobayashi będzie grał więcej. Jak się skończy sezon skoków i Kobayashi się skupi tylko tutaj, to miał problemy z tym Kunem, żeby grał. To zaraz się wytransferuje do jakiegoś. Zobacz, już jest wszystko o Mrzygłodzie. No. Teraz zgłodniałeś z tego wszystkiego. Spokojnie. W pierwszej miejscowości etymologią podawaną przez mieszkańców była mała górka, mały garb, Mrzygłod, Mrzygłod. Ciekawe, co się tam działo na tej małej górce. Na tym małym garbie? Tam czy to były najbardziej żyzne tereny rolnicze, ta górka? A, ale są też inne. Że to może być od Skąpca. Od dusi grosza. Że aż Mrzygłodem swoich. Nędzny Mrzygłodzie, chleb z solą jadasz po wodzie na przykład. Takie powiedzonko. Jest też taki gatunek rośliny. No i właśnie tutaj jest ta nazwa miejscowa, Mrzygłód. Dawne, mające dwa znaczenia. Narodowe Centrum Kultury, to jest nawet, podejrzewam, że dosyć wiarygodne źródło. Człowiek bardzo ubogi, przemierający głodem. Albo to jest rysunek. To właśnie on jest. Skąd to jest? Z Narodowego Centrum Kultury. Jest, naprawdę uważam, że warto. Że jest tam rysunek takiego człowieka i to jest oficjalnie w Narodowym Centrum Kultury. Zobacz. To jest Cyprian Mrzygód, lekkoatleta. Widać, że rzuca dyskiem. Dlaczego? A tak pewnie jest jakiś rysunek. Bo tu ma w zębach dysk. Wszystko stąd. Dobrze. Albo bogaty, lecz skąpy. Sknera dusi grosz. To tak tutaj to interpretuje Narodowe Centrum Kultury. O co chodzi, Kuba, bo ty grasz piłkę prawie profesjonalnie. O co chodzi z tymi pociętymi getrami? Bo jeszcze rozumiem, że się opuszczają tak na krótko, ale a po co tną? Nie mam pojęcia. Podobno się nie mieszczą już te... nie mieszczą mi się mięśnie podobno w te getry. I że bardzo ich cisną tym. Ale ja to nie do końca w to wierzę. Nie ufam temu. Znaczy, ja no tak ich cisną, to mogą sobie opuścić. No tak jak, nie wiem, Wszołek gra. On ma skarpetki, a nie getry. Ale nie to jest getry. Kwestia strachu. Pobudzenia strachu, wiesz? Że pokazujesz rywalom, że masz tak ubite nogi, że musisz rozcinać getry. Słuchajcie, ja nie rozciąłem tych getr. Po prostu napiłem łydę i same popękały w 8 miejscach. Przebierasz kogoś takiego i mówisz, kurde, no, trzeba uważać. Szamuraj pisze, że to chyba, żeby łydy nie cisnęły. No generalnie tak. Generalnie no, przepraszam bardzo, ja widziałem, jak, nie wiem, Adamski z UKS-u wygląda na żywo i nie musiał ciąć sobie getr, a jego łydka była wielkości tego chłopa uda, więc nikt im nie ściemnia, że go ciśnie cokolwiek. Łydka Adamskiego była w wielkości reszty Adamskiego. Dokładnie. No to, fenomen ontologiczny. Ja naprawdę widziałem kilku piłkarzy, których łydki były gigantyczne i nikogo nigdy te getry nie cisnęły. Nie musiał ich ciąć tak mniej więcej do 3 lata, czy tam nie wiem, 2 lata temu, jak nagle wszystkich zaczęły cisnąć getry, bo zrobiła się moda na...
cięcie getr. Być może moda to jest dobra odpowiedź na to. Dlaczego? A czy nie wiesz, tylko z każdą modą, tak wiesz, on nie może powiedzieć, no tak, jest taka moda, to sobie pociąłem getry. Tylko on musi powiedzieć, bo coś tam. Moja rozbudowana łydka tak się nie mieściła, że aż podpatrzyłem ten. Podpatrzyłem, że jest taka moda i też tak zrobiłem. Mnie irytuje wycinanie getr. Bo getry piłkarskie masz całe, od kolana do kciuka. I niektórzy sobie ucinają na wysokości kostki po to, żeby grać w skarpetkach zwykłych i na skarpetkę nakładają tą resztę getry. No, że grasz w skarpetce, masz lepsze czucie, masz buta do tego niż jak w getrze, bo getra jest grubsza. Więc jak grasz w skarpetce, to możesz mieć trochę ciaśniejszego buta i wtedy sobie zostawiasz to. I okej, jak są kluby, zwłaszcza w niższych ligach, że getry masz sam. Dostajesz koszulkę z spodenki, ale getry sobie bierzesz sam. No to wtedy kupujesz twoje getry, ucinasz, zrób sobie z nimi co chcesz. Ale był jeden kolega, który przyszedł na start. W pierwszym sparingu wyciął sobie getry i już nigdy więcej nie przyszedł. A nam zostały dziurawe obcięte getry. A mieliśmy mało getr bardzo. I potem jest, dzisiaj mam 13 sztuk getr i ten co wyciął, kurwa, ten gość. Kto dzisiaj chce grać w tych wyciętych? No to były ciężary, to były te problemy. Ciekawe. Znaczy, ja polecam wszystkim tym wielkim technikom, którzy właśnie potrzebują sobie wyciąć getry i całą resztę i tak dalej. Nie wiem, popatrzeć na futbol końcówki lat 90., początku 2000. Tam jak się... David Beckham miał takie nagolenniki, tu takie ochraniacze na kostki i walił takie piłki, że 99,9 współczesnych piłkarzy, mówię o tych zawodowych, nie, przez cały trening nie rzuci takiej jednej piłki, jak on co mecz po prostu każdemu na nos podawał. I go nie cisnęły getry, nie miał skarpetki, ochraniacze były nie wielkości ziarenka, tylko normalne i dawał radę. Ale powiem ci, że dla mnie to był jednak game changer. Jak były te ochraniacze właśnie na kostkę naciągane, a potem się zrobiły tylko te takie nagolenniki typowo, to był game changer, bo przestałem zrzucać swoje nieumiejętności techniczne na to, że to getra, znaczy, że ten ochraniacz wszystko robi. Tylko już wtedy wiedziałem, nie, to po prostu jestem słaby. Wcześniej myślałem, o kurde, ja bym to dobrze uderzył, ale tu ten ochraniacz tak mi trochę tego. A potem jak już miałem takie normalne ochraniacze, to już wiedziałem, nie, po prostu jestem słaby. Ale David Beckham właśnie ścinał sobie getrę. Żeby miał lepsze przyłożenie skarpetki. To on zawsze mówił, że to był sekret jego. Tak właśnie robił. Że on, tylko on to robił, on nigdy nie wiedział. Tak, zrobił. Tak. A Zidane pierwszy ten. Nie wiem, co zrobił pierwszy. Wyłysiał. Do tej pory nikt nie wysiał. Wszyscy mieli włosy. Ciekawy przypadek. Tak. Dużo naśladowców tego nie zrobił tak dobrze jako Zidane. Zidane to po prostu robił tak, że zakładał getry, ciął je sobie całe i na te pocięte zakładał drugie, żeby nikt nie widział. O, mogło tak być. Stąd tam piłka nożna to są już takie pierdoły. Chodzi o to, jak getry zakładasz. To jest, tu się rywalizacja nawet toczy. Nawet nie jak zakładasz getry. Jak tniesz getry, tak. Nierówne przecięcie. No. Dobra, dzisiaj już w dupę widzę. Nie ma po co wychodzić tą brawę. Tak. Przed numer 10 w Molde. Właśnie czat mnie koryguje, że jeszcze nie przeczytałem składów do końca. No w bramce jest Petersen, mówiłem wam. Petersen warty 338 tysięcy euro. To jest zawodnik, którego można właśnie za tyle kupić. Ni mniej, ni więcej. Zaoferuj im 400, obrażą się. Zaoferuj 350, też. Nie sprzedadzą. No, znaczy odwrotnie. Także ostrożnie z nim. Grałem w ustawieniu, co ciekawe, 5-3-2 według FlashScora. Niestety patrzę... Który skład czytasz? Ten pierwszy czy ten aktualny? Bo... Ten pierwszy. Spokojnie. Grałem w ustawieniu 5-3-2. Niestety jest dopiero 84 minuta, więc nie jestem w stanie zweryfikować, czy faktycznie grafika się pokrywa z rzeczywistością. Czy rzeczywistość nieułatwia, bo znowu ktoś wchodzi z zawodników. Tak, ciągle to się na żywo dzieje. Jest niecięte. Martin Lines, prawo obrońca to jest. Dalej jest Haugan. Eirik. 993 tysiące. Żebyście sobie nie pomyśleli, że tylko bramkarz jest wyceniony co do złotówki. Szef obrony to Anders Hagelskier. I to jest zawodnik Molde, który przyszedł z Alborga duńskiego. Wycenia na dwa obole. Haugen, Christopher Haugen. Skąd znam to nazwisko? Ale nie pamiętam skąd. Teresa Johaug była. Matthias Lovik. O, młody, 20 lat. Matthias Lovik, 20 lat. 2,9 miliona euro wart. Potem jest ten wspomniany Christian Eriksen, który nie jest tamtym Christianem Eriksenem i nie jest też Duńczykiem. Jest Mats Møller-Dahli, 855, tutaj zaokrąglili do pełnej piątki. No tak, to już się... I Markus Andre Kasa, i to jest właśnie strzelec gola. I u niego jest ciekawe to... Nic nie jest ciekawe u niego.
Ma bardzo spokojne życie. No właśnie, poukładane. Rybołówstwo, rodzina, no, właściwie syn, nic nie wiem. Dokładnie, treningi. Nawet imiona mają takie tak nudne, no, nie pamiętaj. Śniadanie, normalnie zdrowe i owoce, wodę piję. Wszystko tak. Fredrik Gulbrandsen to jest jeden z napastników i drugi z napastników to jest chyba najlepszy zawodnik generalnie, jeśli chodzi o Molde. Magnus Wolf Ekrem, no legenda tak naprawdę Molde, bo można już powiedzieć, od 2018 roku regularnie grająca, do tego interesująca życiowa historia, polecam do przeczytania. 2018, to Jędrzejczyk miał 37 lat. Fakt. Polecam na Weszło, Janek Mazurek świetnie to opisał, historię tego zawodnika. No, więc składy już przeczytane, powiedziałbym, jakie są zmiany, Molde. Ale było ich tyle. O, Olympiakos strzelił gola, Pireus, proszę. Ciekawe, czy Żewłaków. Otóż nie. Rivaldo. Również nie. Ale nikogo innego nie znam z tej drużyny. Także nie powiem wam. Weszli ludzie. Ludzie norwescy. Starczy. Ludzie norwescy. I nie tylko. To nie wchodzi w szczegóły już. Tak, rozrysować akcję. Ale nie, bo wszedł Erik Kitolano i on ma na tyle ciekawe Kitolano, nazwisko. No, prawda. Ja rzeczywiście zwróciłem uwagę, że jest jakieś ciekawe nazwisko i byłem ciekaw, jak ono brzmi, bo stąd nie widzę. 868 tysięcy wart euro. I to Flashscore pokazuje od razu transfer. Nie, tu market value. A, ma swoje wyceny. Ale szedł Odegaard. Uwaga, teraz to się ten. Nie ten Odegaard, ale zawsze Odegaard. Nie, no nazwisko to wiadomo, że no, to jest mocne. Powiem wam, że mają naprawdę. Mają tak, Odegaarda, który nie jest tym Odegaardem. Mają Christiana Eriksena, który nie jest tym Christianem Eriksenem. Mają Karlstroma, nawet J. Karlstroma, który nie jest tym J. Karlstromem. Mają Berisze, V. Berisze, który nie jest tamtym Walonem Beriszą, tylko Wetonem Beriszą. Bońka. Mają jeszcze, czekaj, bo mi umknęło, a wiem, że jeszcze jest jedno takie nazwisko. Mają też kontuzjowanego Emila Breivika, no. Ale niestety jego dzisiaj nie ma w kadrze na mecz i to też nie jest ten. I to jest wszystko, jeśli chodzi o Molde, o ławkę rezerwowych, o tych, którzy weszli. Co ciekawe, tylko jeden obcokrajowiec. O. Hagelskier. Tak to wszystko, reszta to Norwegowie. A ty się śmiejesz, a Wizewy jest ten Kastrati, co nie jest tym Kastrati. Także no, tak. Zobacz, no. Że są pewne standardy norweskie wprowadzone w Ekstraklasie. Na duże problemy mam z tym. Bardzo duże, naprawdę. Przeogromne. A wiecie, że jest Cyprian Myrzygłód, lekkoatleta i polityk? Jest o, stary. Niesamowite. A ten? A Myrzygłodu ci poleć? Dziękuję. Ile do końca? 87 minuta już. No to kto wie, może jeszcze Legia szarpnie. A nawet jak nie szarpnie, to naprawdę... O, Jędrzejczyk tu siłą doświadczenia chyba. No tak. To atrakcja. O to chodzi. Powalił go doświadczenie. Wysoko wyciągnięte kolano, szlaban tak zwany. Tak się gra. Ma pełne ochroniacze i co? I daje radę tych. Tak Bulbazaur, atakujecie moim doświadczeniem. Tak. Bulbazaur się cofnął aż do wcześniejszej formy. Wild Jędrzejczyk appears. Tak to old, właśnie bywa. Very old. Tak się grało w 2006 roku. Do UKS-em i z innymi drużynami. W 2008 to chyba jeszcze z Polonią Bytom Jędrzejczyk musiał grać. To już nie pamiętam na jakim... To jeszcze korupcja była w Lidze. Jędrzejczyk ma dużo doświadczeń. Ajaj. Pamięta różne ciekawe rzeczy. Z tak długiego życia. Co za pressing wysoki. No czyżby moldeczki jeszcze chciały tutaj coś tego? Coś osiągnąć? Tam w bramce jest ostatnia instancja. Ludzie kochani. I zaraz kontry jeszcze ich Legia ukuje i to dopiero będzie. Co, spalony? Nie, zaraz spalony. Nie było. Ja widziałem. Molde to Fińczycy. No tak, tutaj Borat Skrócony tak zasugerował. A może nawet Finlandczykowie? Nie jest to. A nie Finlandiowie? A no, też tak może być. Leszek był jesienią w studiu Kanal Plus przed derbami. Teraz twoja kolej, Kuba. Otóż nie sądzę. Nie wydaje mi się. Ciekawe, osoba, która wpadła na pomysł, żeby zaprosić mnie do studia Kanal Plus, już nie pracuje. O dziwo, została zwolniona następnego dnia. Tak. Akurat się umowa kończyła. Także wziąłem to moje, nie patrząc na konsekwencje dla innych. O, 8 głosów było w naszej ankiecie. Dużo, dużo ludzi 8 głosów? Dzisiaj zagłosowało. Co za ankieta była? Czy zdąży przeczytać składy? No. Aha. Zdecydowana większość, 75%, czyli 6 osób. Powiedział, że nie zdążę. A ja wziąłem
i duża zdążyłem. Rzecz. Zdążyłem te składy przeczytać. No, kurde, w sumie generalnie teraz, patrząc z przebiegu całego meczu, to wynik wydaje się nie najgorszy, bo odrobienie dwóch goli spośród trzech straconych to dużo. Ale biorąc pod uwagę moje przedmeczowe oczekiwania wobec Legii, to mimo wszystko odczuwam niedosyt. Z uwagi na przebieg meczu i z uwagi na wynik, który prawdopodobnie może właśnie taki być. Ale jak zobaczyłeś, Kuba, skład, to też miałeś takie same oczekiwania. Ja myślałem, że się pomyliło trochę w Runiecie, że to sparring jeszcze grają jakiś. Próba generalna przez puszczą niepołomice. No właśnie, ale to trudno jest winić kogoś innego niż Kostaru i Jajci, bo... No trudno. Ależ wyjął ale teraz. Ale kapustka. No ładnie dzisiaj. Ale teraz jakbyśmy zatrzymali klatkę, jakbym mógł powiedzieć. Tak? Jakby z całej pety i obok w bramkarze, to bym bramkę. O, tutaj byśmy zatrzymali tę tu, stop! I ja bym powiedział, z całej pety, tylko w bardziej prawo. Tak, tu, tu w okno. Tu w okno, to by bramkarz nic nie powiedział. To była ciekawa analiza, ona mogłaby się ponieść i zmienić polski futbol. A przede wszystkim... Byśmy wiedzieli, gdzie strzelać całe pety. Zaspokoić maszynę, jeśli ktoś nie straciłby życia. Poszczera. Albo ludzi, albo... Analizy taktyczne. Z polskich boisk, nie tylko. Ostatnio widziałem, że Marian Baczal zrobił ankietę na Twitterze, czy powinniśmy budować CPK, czy w tej samej cenie zbudować gargantuicznego robota krwiopijcę zasilanego ludźmi. I no, naród był podzielony. Dużo osób chciałoby takiego robota wampira, którego moglibyśmy wysłać. Marian Baczal w taki właśnie przystępny sposób opowiada o sprawach geopolitycznych i gargantuicznych potworach. O Boże, tam się coś chyba połamało. O, wygląda to źle. Żółtka, kartka. Ale patrząc tam chyba w szołek jakoś tak, ale to ja nie. Mam nadzieję, że nie będzie zbliżeń, jeżeli coś się złego bardzo wydarzyło, ale tak z daleka to. Kapustka jedzie na takim lajcie. O, a dobra, ale nie, stopa to mnie. Ale tu jeszcze. Oj, widzisz? Dostał najpierw w jedną nogę, potem ja nie drugą mogę patrzeć, nogę. Bo ja się ten. Ja się, o Jezu. Dwa razy został skasowany. Tak, ale wydaje mi się, że bolesne, natomiast przeżyje. Ale że bez kontuzji takiej, no. Tak, chociaż oby. Bardziej chyba ten drugi upadek, bo tam nieprzyjemnie mu się wygięła. Nie, ja to muszę od razu spojrzeć na coś innego, bo tak mnie... Tak? No, więc odczuwam ten ból. A pamiętasz jak... Dobra. Nie chcę. Nie jestem aż tak zły. No, mam nadzieję, że wszelek szybko wstanie generalnie, żeby nie było. Coś miałem wspomnieć. A, że kapustce dzisiaj bardzo często piłka spada na nogę. To trzeci strzał taki soczysty w miarę. Mhm. Jeden niecelny, jeden... No to doświadczenie z belgijskich z boisk. O, to Odegaard się okazał tym rzeźnikiem. O, no to kurde, rzeźnik z Arsenalu. Dopiero co sądziliśmy, że będzie norweskim wonderkidem, a tu proszę. Tak. Skończył jako Butcher. To jest jego ksywa. Answer Banger. Nic mu nie będzie, on dużo ochraniaczy zakłada zawsze. Tak, tak, Paweł Szołek jest... Z tej parafii, która im mniejsze ochraniacz, tym lepiej. Pan go wyganił. Idź. Tak. Nie będziesz mi dłużej pałętał pod nogami. I reklamować dźwigi gdzie indziej. Tak. Ja myślę, że ktoś kupił te dwa dźwigi? Ale najlepsze, wiesz co by było ten? Na przykład, że... I spytać tam trener, jesteś dźwigał. Jeden sprzedali i normalnie w przerwie musieliby zaklejać, bo by już był tylko jeden. To nie sprzedali. Dwa dźwigi. PL. No. Nie, tam Norway. Dwa dźwigi Nor. Ojej, Andrew Bocul, kapustka zaraz zrobi cieszynkę. Ja pierdykam, nie potrafię sobie wyobrazić w ogóle, jak mogło do tego dojść. Przecież kurczę, ponad pół roku, 9 miesięcy tak naprawdę, wyjęte z życiorysu przez cieszynkę. I to wcale nie jakąś taką... No mój Boże, zapomniałem o tym. No. Ja też zupełnie w ogóle... Wcale nie jakąś taką bardzo ekstrawagancką, że on faktycznie nie wiem, zrobił potrójne salto, pull-upa i jeszcze i fiflaka. Lepszego dowodu, że nie warto się cieszyć, już nie będzie. Dokładnie. Tak. Sytuacja z kapustką. Jakby się nie cieszył. No dokładnie. To by inaczej świat. To by nie stracił 9 miesięcy. Oj, czy tu nie będzie kontry? Bo biegnie pan, zobaczcie, czarnoskóry skrzydłowy biegnie. Nie, to by trochę już tam jest. No tak. A już bronią. Ostatnia instancja, nie zapominajmy. Chyba, że wyprowadza piłkę, to wtedy pierwsza. Ale no nie wyprowadzał dzisiaj. Ale że Molde i Bodo to nie jest to samo, to ja jestem zaskoczony. Dużo jest klubów. Ale za dużo jest. Sensei, Norwegia to nie jest Szwecja też. No. To... I państw też jest za dużo w Skandynawii. No, nie, generalnie. W ogóle dużo jest rzeczy, których jest za dużo. My z inną drużyną rok temu graliśmy. Ja bym postulował... A Jezu, szukał sędziego. Ojej. O, ale nie. Sędzia się zdenerwował. A postawił na swoim. Jeszcze te 3 centymetry przesunął. To jest złe. To nie ma co. No. Pamiętajmy, że on trąbami jerychońskimi miasto obalił. Co dopiero jakieś tam przesunięcie piłki. Zatem, że było tak dwie drużyny w Skandynawii.
maksymalnie. No tak, albo... Żeby nie było tak, że mistrza znasz przed końcem, ale że jeden mistrza, drugi spadek. A albo... kiedyś tak było. Był Rosenborg, był Hautka Helsinki. Każdy wiedział, Hautka Helsinki to ten słaby, Rosenborg ten mocny. No, Rosenborg grał w Lidze Mistrzów zawsze. Właśnie, no, Rosenborg, no, to bym wiedział, że Rosenborg to Rosenborg. A już nie gra chyba. Nie, chyba nie. Chyba gra teraz Molde i ten... Bran i Viking i... A Haken? Nie, to Haken nie to. I ci najmocniejsi, bo to Glimczanie. O. To ja się tak dziwiłem, że dlaczego tak mało ludzi na stadionie, a bo to jest niebo. To nie Rosenborg gra. No tak. Hwendrim Zyba. Niesamowite. No Żaku pyta na czacie. A to nie jest Rosenborg? Możliwe. No to właśnie. Niewykluczone. A Rosenborg nie miał takich niebieskich koszulek? Wiking jakiś jest miał islandzki. Miał koszulki na pewno. Jaki islandzki jest Wiking? Nie grał z gołymi klatami. No to kurde. Więc to może być on. Wikingur jest islandzki, a Viking to jest norweski, bo przed chwilą patrzyłem przez ligę Elite Sejmu. O Boże. O, ostatnia instancja, spokojnie. Trochę tutaj podkręcił emocje. Prowokuje. Jak w swoim stylu. Nie no, jest Viking normalnie w Norwegii. Czwarte miejsce ma. Wygrał ostatnio z Djurgården. Pewnie tutaj. O Boże! To nie było faulu. Nie, to jest... A widzieliście, co Arni zrobił? Dawid Arndt w meczu z Koroną? Też wypuścił piłkę. Interwencja na 3 razy, to jest wciąż interwencja pewna. A Bobek kontuzjowany, czy to o co chodzi? Uraz jakiś przed meczem. Ale a tak, bo się chyba grzał. I na derby już chyba ma być, tak mi się wydaje. Nie, chyba nie na rozgrzewce, bo już był w składzie awizowany Dawid Arndt. Ale wydaje mi się, że jakoś krótko przed meczem. Nie wiem, czy nawet już nie w Kielcach. Ale na derby ma wrócić generalnie. Tylko nie wiem, czy w sumie wróci do bramki, bo w sumie Arndt poza tym, że zawalił tego jednego gola, to nieźle wyglądał. Trochę słabiej w wyprowadzaniu piłki. Koniec meczu. Legia Warszawa uległa Moldeczkom 2-3. Moldeczki o krok bliżej awansu, ale jest to krok niewielki, bo Legii Warszawa wystarczy jeden gol, by doprowadzić do dogrywki i nadgodzin. Nadgodziny będą na pewno. Tak, to wiem. To nie ulega wątpliwości. Będzie o 21:00, tak, jest. No. Rzut karny Tobiasza. 23:00 się skończy, regulaminowy czas, wejdą to tego śmego. Na spokojnie. No. Na spokojnie, karne, no to 23:45 siądziemy do nagrywania programu. Taki jest scenariusz na rewanż za tydzień. Mam dobrą wiadomość. Ja z wami nie nagrywam. O, no. To dobra wiadomość dla ciebie. Tak. No i tak to wygląda. Moldeczki na pewno rozczarowane, bo przy pierwszej połowie to jeszcze mogli wtarabanić jeszcze ze dwie i wcale by krzywdy nie było. Kostar Unjajić ma potężny materiał do przemyśleń, bo przestrzelił niesamowicie z wyjściowym składem. Rozumiem, że nie co dzień się zdarza, że całą pomoc ci wyprzedają, cały środek pomocy. Ale jednak można było na to zareagować lepiej niż wystawiając Elitima oraz Quendrama Zybę przed trójką stoperów, z których jeden jest stary, drugi szybki, a trzeci to Ribeiro. A trzeci po prostu jest. Istnieje. Jest bytem. Jego atuty. Jest. Zmaterializował się akurat w tym miejscu i tym czasie. Kibice Legii mimo zakazu dopingowali cały mecz. No to było tyle miejsca, że sobie pewnie normalnie bilety kupili. Piłkarze dziękują. No... Piękny obraz. No za drugą połowę to rzeczywiście jest co dziękować piłkarzom Legii. Za to trenerowi Runajiczowi jest... Za emocje możemy podziękować. Za emocje. Ciekawy mecz. Tak. To po prostu Legia wygrała, no i co? Nuda. Bez sensu. No tak. Tak, 3-2, emocje w rewanżu. No, o, rzeczywiście. Dogrywka będzie, to bankowo już. No to rzeczywiście, pod kątem emocji to... Ten zresztą, mówmy się, może rozsądnie, bo oszczędzał zawodników na puszczę, żeby też... Mieli mniej minut w nogach niż... rzuty z autu Hajdy. O Jezus, jak jednak... on Hajda sypnie z tego autu. To jednak trzeba być przygotowanym na to. To jest coś wspaniałego. Siemaszko w formie. Tam się dzieją. Rzeczy. Puszcza się utrzyma. Nie mów tak, bo to ja wiem kosztem kogo. Kosztem nas? Nie, naszym kosztem się nie utrzyma. Pierwsza liga też ciekawa. No i to jak? Bo wszyscy awansują. Tak, no to jest to mnie ten. Nie, powiem wam zupełnie szczerze, że ja już rozpisałem scenariusz. Awans do Ekstraklasy robi GKS Tychy i Odra Opole bezpośrednio, bo mają cały czas kontakt z czołówką, a po barażach wślizguje się Brugbe Termalika Nicze KS. I dzięki tego typu rozwiązaniom w pierwszej lidze oraz spadkowi ŁKS-u, Ruchu i Widzewa w przyszłym sezonie pierwszej ligi mamy tak. ŁKS, Ruch, Widzew, Arka Gdynia, Motor Lublin, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków, Wisła Płock, Miedź Legnica, GKS Katowice, obie rzeszowskie drużyny, Polonia Warszawa. A jeszcze może się utrzymać Zagłębie Sosnowiec. A co może awansować jeszcze? Z drugiej ligi. Taki z ciekawych marek.
No na pewno nie rezerwę UKS-u, bo im to uniemożliwia UKS. To duży problem. Ale zaraz może się uda mi wyłuskać. Chyba jest tam kotwica koło brzegu. Tak nie, się uda. Z takich dużych marek. O, a już to koło brzegu, widzę, się nie wybierasz na wakacje. Dobrze, dobrze. Koło brzeg na szczęście nie jest pod blokiem Leszka, więc się tam nie wybiera. Division 2. KKS Kalisz. KKK Kalisz. Ale to Kalisz by tam było pewnie. O, Hutnik jest na miejscu barażowym. A, Hutnik to jest bogaty klub, który ma zgodę z kosmitami. I są kosmici też. Hutnik, no Radom Miasto. Hutnik mógłby wejść. Stal Stalowa Wola, no trochę element, Kanye West może przyjechał na mecz. 100 miloczny chyba nie, chyba bardziej utrzymanie walczy. No i tak, nieźle, nieźle no, to wygląda. No to po prostu w przyszłym roku wtedy Mistrzostwo Polskie za wygranie pierwszej ligi. Tak, tak. Jestem lepsze za. Rozgrywki. Jestem za. Na szczęście się cieszę jednym faktem, że jeszcze do tego zacnego grona zamiast Widzewa może dołączyć Radom jak Radom. Też mam wszystkie rzeczy, żeby to zrobić. Stary, sprowadzasz Wonderkida za 14 baniek do obrony, to się prosi o to, żeby spaść. W kolejnym meczu mają dokładnie do gry nikogo. Nie mają nikt. Mają zero napastników, zero środka pola. Ale sprowadzili cię kogoś. No dobra, no stary, no po trzech treningach. Pas Wizeli. Ale teraz Zyba ile miał? 5? No i jak zagrał? No, ale zagrał. No to widziałeś, ile wartości przyniósł. Krystek Słak. Kalisz i Jarka mają tego samego właściciela i chyba nie mogą grać w tej samej lidze. Nie mogą, bo KKK to żona jest. Nie, właściciel Arki jest syn Jarosława Kołkowskiego, a właściciel KKK jest już żona. Pan Jarosław Kołkowski po prostu kibicuje bliskim i to jest jedyny jego wpływ. Tak sympatia jest. Dla swojej rodziny. Tak, to jest szczera prawda. Dobra, 20:45 na zegarach. Na zegarach. Przed nami jeszcze nagranie na jutro części o meczu, także będziemy się z wami powoli żegnać i z Jurkiem też, a my wsiądziemy dalej do kamery. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Sponsorem kanału jest Superbet. Promocja na derby Łodzi jest w opisie. Jak wytypujecie zwycięstwo UKS-u bądź Widzewa, to przy minimalnej stawce chyba 2 zł można wygrać freebeta 300. No jest też ten... Kanal Plus można oglądać przez 3 miesiące, po prostu. Za 50 ziko depozytu, 3 miesiące oglądania Kanal Plusu za darmo, więc kibice derbowi mogą sobie to uruchomić i wtedy do końca z tego sezonu mogą oglądać Kanal Plus, a w przyszłym sezonie albo Kanal Plus, albo TVP. To jeszcze nie jest jasne w przypadku połowy z tych klubów. Dobra, no to tyle. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami w bardzo licznym gronie. Momentami to po 1600 osób było nas dzisiaj. To jest nieprawdopodobne, że aż tyle osób dzisiaj z nami usiadło. I widzimy się jutro o 10 w programie Tetrycy. Potem się widzimy w poniedziałek w Uniwersum Ekstraklasy. To wy? Tak, i we wtorek, nie wiem, czy już możemy zapowiedzieć, czy jeszcze nie? Chyba tak. Chyba tak. We wtorek chyba będzie u nas Tomek Ćwiąkała w poranku. Chyba od 10 powspominamy sobie stare czasy, stare dzieje i usłyszymy od Tomka coś o piłce nożnej, co nie dzieje, wiemy. Żeby zarymować. Dobrze, co się dzieje. No i tyle na dziś. Dzięki Mati, że tutaj siedziałeś, nas słuchałeś i dawałeś ankiety. Dzięki Julek, dzięki Leszek. Dzięki Kuba. Dzięki. Kłaniamy się nisko. Julek, dzięki Mati. Dzięki czat. Słuchajcie, jeszcze jedna taka rzecz na koniec. Jakbyśmy tak zrobili taką analizę kapustki, zatrzymali tą piłkę w momencie strzału. No, jakby w prawo. Stałe pety. No. Ale to w okienko, nie w środek. No, to, no. Tak. A to wtedy jakbym miał to rozrysowane tak. Wcześniej, no, to zrobił. No. Byłby gol i byłoby wtedy nie 3-2, tylko 3-3. Tak jest. Bo Legia miała jeden gol więcej. Ja chciałem poznać osobę, która ogląda tę Ligę Plus na przykład, dla tych analiz. Tak, o kurde, ale to nie. Dobre. Ja nie zauważyłem tego w meczu, że jakby on tu pobiegł, to by dobiegł. Ale on stanął. No. I nie dobiegł. Dobra. Tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Siemano.